gdyby chce właśnie tak. No makeup, bo dziś to ja maluję swój świat. No makeup, znów pomaluję życie, nie twarz. No makeup, już nie chcę, gdyby chce właśnie tak. O, cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać, kochani. Ja muszę się tutaj tylko, poczekajcie, muszę tu coś z sobą zrobić. Czekaj, może tak będzie lepiej. Nie, źle to zrobiłam. Bo jestem cała za tą zaślepką. Czekajcie, może się wychylę. Jestem dzisiaj sama, nie ma Daniela. Próbuję sama wydać tą całą naszą kawkę. Może zrobię belkę z lewej. O, będzie Gosia Ome. Dobra, niech będzie ta Gosia Ome. Powiedzcie, czy mnie słychać i czy mnie widać? Słychać. O Jezu, jak dobrze. Słuchajcie, jestem totalnie sama dzisiaj. Dziękuję, Joasiu, bardzo tego potrzebuję. Dzisiaj potrzebuję dobrych myśli i waszej dobrej energii, bo mam słaby czas, ale wydaję tą kawkę sama, nie ma tu nikogo. Jestem już dzisiaj tylko ja i moja kawka i wy. O, jeszcze dzwoni kurier, więc przepraszam, kuriera wpuszczę, bo jestem sama. No pięknie, pan przyszedł licznik odczytać. Takiej kawki jeszcze nie było. Ja jestem bardzo ciekawa na interpretację Magdy, która... Spokój, chodź tutaj, chodź tu. Ale dobrze, słuchajcie, zbierzmy się, zbierzmy. Przepraszam was za, po prostu za te szumy. Jezus Maria. Spokój, chodźcie tutaj, chodź tu, chodź. Chodźcie, najpierw chodźcie, pokażcie się tym, którzy was nie znają, proszę. To jest Zuzia. Zuzia jest moim jamnikiem jeden, numer jeden. Chodź tu, Blum, chodź tu. Chodź, chodź do mnie teraz, chodź. A to jest mój jamnik numer dwa. To jest Blumik. Blum ma lat prawie 10. Jest moją najstarszą tutaj przyjaciółką. I to jest moja stała ekipa, która nam czasami przeszkadza. Wczoraj w rozmowie, spokój z tym, z Michałem Niewęgłowskim, była trochę tym małpim rozumem, który tak nam gada. O. Też macie pieski. Cieszę się. Słuchajcie, ja to dzisiaj właśnie tak jak mówię, ja dzisiaj sama tu jestem, więc zarządzam, więc Magdy Wdowiak nie umiałam podpisać na tym z boku lewym kafelku, więc to nie jest tak, że tylko moje ego się dzisiaj będzie rozpychało na ekranie, ale będzie też Magda. Magda Wdowiak, którą znacie, na którą czekacie. Zresztą bardzo się cieszę, że Magda też się cieszy, bo przez chwilę gadałyśmy tutaj w poczekalni mojej i rozmawiałyśmy właśnie o tym, że jest jej bardzo miło, bo komentarze były właściwie już od godziny 6 rano, że dziękuję za wzięcie za propozycji Magdy Wdowiak. Proszę bardzo, to było jejku, jak cudownie. Czekałam na Magdę. Bardzo się cieszę na spotkanie z Magdą Wdowiak. Proszę bardzo, dalej. Tak, kawka to będzie czat, dziś nie idę na pilates, dziękuję Gosiu. Blum, spokój, ty też się cieszysz, wiem. Dziękuję Gosiu, że spełniłaś prośbę i tak dalej, proszę. Nasza długo oczekiwana Magda. Magda, ja cię, o, proszę bardzo, ja cię włączę już. O, jestem, dobrze, przepraszam cię, że cię nie podpisałam, ale tę historię znasz, że ja dzisiaj jest tylko Gosia. Witaj, witajcie, cieszę się ogromnie, jak mi jest miło, naprawdę, aż tak czuję się zobowiązana, że jak wszyscy tak czekali mocno, teraz tutaj trzeba powiedzieć coś mądrego. Mam nadzieję, że to będzie cudny czas, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. No właśnie, słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za rekomendację. Cześć, dobrze, uff. Nie mam słuchawek. No i jeszcze chcę przywitać twoje psiaki. Tak, one są cudne i ja wiem, one się pchają po uwagę i oczywiście dostają od nas tak i wszystko tak, będzie cudnie.
Ale w ogóle się zdziwiłam, słuchaj Magda, bo jak rozmawiałam z Darkiem i Martą z Kodów Emocji, tu moi kawkowicze znają, tak, bo tak, Marta i Darek tu byli i robiliśmy wspólnego live'a, ja też byłam na takim ich szkoleniu dwa razy posłuchać właśnie o metodzie, bo mnie to bardzo interesują różne rzeczy, które wy robicie, wy jako inne kierunki pomagania. I właśnie oni się bardzo też na ciebie polecali ciebie i właśnie mówili duże rzeczy, jakby, które pochodzą z twojej skarbnicy wiedzy, ale właśnie też, żeby dostać, słuchajcie, certyfikat w ogóle trenera kodu emocji, to tam w tym Instytucie Nelsona trzeba przedstawić chyba 30 przypadków, tak, czyli pokazać swoją pracę z klientem, wśród tego chyba mają być 3 psy w ogóle, więc ja... Naprawdę, więc ja w ogóle byłam zdumiona, że się bierze pod uwagę też nasze zwierzęta, nie? Że psy, że nie znam szczegółów, ale... Ale Gosia, zobacz, jakie to jest logiczne. Jeżeli my udomowiliśmy te zwierzęta, to teraz jesteśmy za nie odpowiedzialni, żeby im po prostu pomóc w momencie, w którym one same sobie być może nie mogą pomóc, dlatego że też wiemy, i to jest nauka biologii totalnej, że ściągają po nas konflikty, że zwierzęta nas bardzo często odbarczają z różnych naszych problemów i skoro tak, no to też wtedy po naszej stronie znaleźć metodę na to, żeby pomóc im te emocje uwalniać. Skoro mamy współpracować ze sobą i każdy każdemu pomaga, czemu nie? Ja w biologii totalnej też pracowałam wiele razy ze zwierzętami, nie tylko z psami, ale z kotami, jeszcze tam z jakąś papugą kiedyś. Naprawdę? Działa, naprawdę. Mhm. Wow. No to w ogóle to nam to, mam nadzieję, że to o tym też nam opowiesz, może nie, to nie jest najważniejsze, chociaż zwierzęta są dla nas super ważne, ale też chcę powiedzieć, że mówiłam to Magdzie przed chwilą, że ja właśnie dobrze biologii totalnej nie znam, ale wielu gości tutaj, którzy byli, wy to też wiecie, i Iza Kopaniszyn, Iza Kop, Pietrzak i takie osoby, które naprawdę tu dały czadu i po prostu kopary nam też opadły ze względu na ich wiedzę, na podejście, na holistyczne myślenie. No Darek i Marta, którzy właśnie mówili o biologii totalnej, bardzo dużo z tego czerpią, więc ja zaczęłam czytać i mówię, ach, nie będę czytać, bo przychodzi Magda Wdowiak, którą wszyscy znają i którą wszyscy polecają, więc też dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie i czuję się w ogóle zaszczycona, że mogę w tym naszym małym kawkowiczowym miejscu trochę Ciebie posłuchać, więc pomyślałam sobie, że zaczniemy od początku, bo nasza grupa tutaj kawkowa, bardzo, bardzo, bardzo naprawdę liczna, bo tu jest dzisiaj nie wiem ile jest tam osób, ale generalnie tych osób później to ogląda bardzo dużo i ona jest bardzo różnorodna. Są osoby, które są takimi heavy userami, które dla mnie też są takimi przewodnikami, wiesz, po tej mapie pomagania i tak dalej, i którzy też teraz grupę mam wsparcia kobiet, to też bardzo opowiadają o przeróżnych warsztatach, gdzie byli. W ogóle mam wrażenie, że wiedzą więcej niż ja. Natomiast bardzo wiele osób tutaj sporo wie, ale też jest spora część osób, dla których po prostu to jest zupełnie nowy początek. No, nazywają to czasem uniwersytetem naszym tu prywatnym. Więc ja bym tak zaczęła od początku w ogóle. Czym jest ta biologia totalna? Gdzie ona się spotyka na przykład z psychoterapią, w ogóle z badaniami? Czym biologia totalna jest? To tak w największym skrócie to jest metoda pracy, nie nauka, tylko metoda pracy, w której my odczytujemy to, co mówi do nas ciało. Czyli zakładamy i wiemy to już po prostu, to już są też lata doświadczeń, że nasze ciało pokazuje nam różne rzeczy nieprzypadkowo. Nie wierzymy w przypadkowość i wiemy, że każda choroba jest odzwierciedleniem jakiegoś wewnętrznego konfliktu, który jest nieuświadomiony, z którego sobie nie zdajemy sprawy, który jest gdzieś przeżyty w jakimś odosobnieniu, w takim odczuciu izolacji, w jakimś ogromnym stresie, co inne nauki nazwą traumą. To jest bardzo ciekawy wątek, który może kiedyś pociągniemy, że w biologii totalnej nie operuje się pojęciem traumy. My mówimy o konfliktach, ale to jakby nie ma znaczenia, bo my możemy sobie tą wiedzę poskładać i to będzie ze sobą się równać, to będzie do siebie pasowało. Więc wiemy, że kiedy przeżywamy jakieś konflikty, które są dla nas za trudne, które przekraczają ten poziom odporności na nasz stres, taki codzienny, gdzie każdy z nas ma inny też ten próg odporności, to też wiemy, to w którymś momencie ciało już będzie musiało to pokazać, bo służy nam, bo po prostu przychodzi z pomocą, żeby
powiedzieć, hej, no nie widziałeś, póki działo się, jak jeszcze było niewidoczne, póki działo się powiedzmy w poziomie psychik, czy w tym polu emocjonalnym, czy ktoś inny powie w polu informacyjnym, że był jakiś konflikt, no to teraz musisz zobaczyć, jak już schodzi na poziom fizyczny, no bo jak już boli, jak już jest gorączka, jak już właśnie mamy niedomagania, jakieś dysfunkcje i nas to po prostu wycina z życiorysu, no to trzeba się tym zająć, to już po prostu nie da się tego często zignorować. I oczywiście my tutaj w Biologii Totalnej bardzo polecamy przyglądać się tym wszystkim konfliktom, zanim już będzie tak późno, zanim już będzie mnóstwo tych konfliktów wtórnych, zanim lekarze orzekną jakiś syndrom czy zespół czegoś, bo już będzie tego tak dużo, że po prostu nie wiadomo będzie, którą piłkę w czasie żonglowania łapać najpierw, to wtedy właśnie lepiej jest przyjrzeć się gdzieś na początku i zawsze, no ja uczę, ale też to wynika z mojej praktyki, że to po prostu działa. Jeżeli przyjrzymy się wcześniej, że jest jakiś konflikt i zaczniemy uwalniać emocje, to wtedy ciało już nie będzie musiało aż tak bardzo cierpieć. Mhm. Czy zawsze jest tak, że zgłaszają się pacjenci, klienci, którzy mają symptom z ciała, to znaczy właśnie, nie wiem, to jest napady paniki, czyli problemy z oddychaniem, nie wiem, nerki, jelita chore, tak, które też somatyzują, czy po prostu przychodzą na przykład z problemami, trudnościami, które są w głowie, ale które nie mają swojego objawu w ciele? Mhm, to jest dobre pytanie. Jest i tak, dlatego że oczywiście więcej będzie tych osób, które zajmą się już sobą wtedy, kiedy jest problem z ciałem, ale mamy coraz większą grupę świadomych osób w naszej społeczności, w naszym społeczeństwie ogólnie, to jest taka fajna tendencja na świecie, że w momencie, kiedy coś w życiu się po prostu nie układa, że coś idzie pod górkę, że mamy jakieś takie problemy, tak jak mówisz, czy na poziomie psychiki, czy na poziomie behawioralnym, bo po prostu nie układa nam się w związkach, bo mamy problemy z pieniędzmi, bo ciągle ktoś zmienia pracę albo jest z tej pracy wyrzucany i tak dalej, czyli na różnych płaszczyznach naszego życia, to wtedy też z pomocą Biologii Totalnej możemy odkodować, co to za konflikt, co to za program, który wstawił nas właśnie w taką funkcję, że my teraz musimy cały czas jak ten aktor na scenie odgrywać ciągle tą samą rolę. A więc Biologia Totalna jest metodą, która potrafi to zdekodować. My z tych wszystkich powtarzalnych zachowań, z tych niedogodności naszych życiowych, czy właśnie z chorób z ciała potrafimy czytać, co to zapoczątkowało, jaka jest ta pierwotna przyczyna i to jest właśnie fajne. Bo dotarcie do tej pierwotnej przyczyny, czyli ja to nazywam takim efektem aha, właśnie to uświadomienie sobie tego, co było na początku tego, czego dzisiaj obserwujemy skutki, to jest coś jednocześnie, co zwalnia ten program. A więc Biologia Totalna mówi, że już samo uświadomienie sobie tej przyczyny, to jest wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby wyzdrowieć. I rzeczywiście bardzo często się to potwierdza, że to jest wystarczające. No a jak nie jest wystarczające, to znaczy, że zostało gdzieś w pamięci komórkowej jeszcze sporo emocji do uwolnienia i takiej pamięci z pola informacyjnego, którą wtedy usuwamy innymi metodami. Ja tutaj jestem ogromną zwolenniczką łączenia metod, choć reprezentuję Biologię Totalną, a zwłaszcza dzisiaj, to sama ukończyłam bardzo wiele metod pracy i w swojej pracy z klientami, tu nie mogę powiedzieć pacjentami, bo nie jestem lekarzem, ale z klientami właśnie stosowałam łączenie różnych metod i to naprawdę przynosi genialne rezultaty i stąd właśnie tu bardzo polecam wszelkie metody pracy z emocjami, tak jak mówisz właśnie o kodach Nelsona, to po prostu wspaniałe te kody emocji. Bardzo Wam gratuluję, że robicie wydarzenie teraz niedługo i szczerze, to bardzo się z tego cieszę, to jest naprawdę cudowna metoda. Bardzo się serdecznie zapraszamy oczywiście. Oczywiście, ja polecam, znam Martę, znam Darka, bardzo ciepło o nich myślę, spotkaliśmy się w zeszłym roku przy okazji jakiegoś wywiadu też, tak zwany niechcący, ale to na pewno nie był przypadek. I tak, bardzo, bardzo dobrze, że ludzie dostają informację o tym, że emocje można uwalniać, że można z tym pracować, choć słowo pracować nie jest takie do końca szczęśliwe, ale rzeczywiście czasem to jest praca, bo czasem to wymaga od nas takiego świadomego wysiłku, takiego zaangażowania, tej uważności, że my mamy po prostu zauważyć, że coś się domaga uwolnienia do końca, jeżeli jeszcze właśnie jedna terapia czy jeden zabieg nie pomógł i coś zostało. Mnie zawsze śmieszy, jak ktoś mówi właśnie, że no ale jak ja mam pracować ze złością, jak ja teraz tej złości nie czuję? No jak ja jej nie czuję, no to jej nie ma, nie? Ale my wiemy, że czasem ludzie potrafią być tą złością po prostu tak nakręcani. Gdyby to nie szło tutaj w świat, to bym brzydziej powiedziała właśnie, ale nazwijmy to złością i wściekłością, inni to inaczej nazywają. I wyky, tak, po prostu... wyky ury. Właśnie, tak, wyky. Tak, właśnie, tak.
I właśnie czasem po prostu całe życie idą na takiej energii. A przecież gdzieś jest jakaś przyczyna i można to zwolnić, bo choć złość jest bardzo motoryczna i fantastycznie, że nas pcha do przodu, to jednak też na pewnym etapie jest wykańczająca i dobrze jest sobie zdać sprawę z tego, że my możemy używać złości do naszych działań, do naszej aktywności, czyli biologia totalna powie do zdobywania kęsa, natomiast niekoniecznie do agresji i niekoniecznie do tego, żeby cały czas się na czymś wyżywać. Mm-hmm. No właśnie, ale zacznijmy od początku. Joasia pyta, w jaki sposób czyta się te pierwotne przyczyny? To znaczy właśnie, gdybyś opowiedziała, Magda, jak to jest, że przychodzi do ciebie pacjent, który tak. ma jakieś, coś mu dolega, i co ty robisz? Jakby co robi, bo jak przychodzi do mnie, do terapeuty, no to my robimy wywiad kliniczny, tak? Sprawdzamy terapeuta systemowy, no to patrzy na system, jak jest poznawczo-behawioralny, to symptom bierze najczęściej do głowy, myśli, błędne koło i tak dalej. Co robi to biologia? I wtedy my spojrzymy na ciało, czyli na tą konkretną tkankę, konkretny organ, który jest w dysfunkcji i zaczynamy zawsze pracę z tego punktu wyjścia, od którego prosi klient. Czyli klient może mieć 20 problemów, ale jeśli zgłasza ten jeden, w którym dzisiaj przychodzi, zajmujemy się tym, od czego wychodzi. Oczywiście później te naczynia się łączą i że będziemy pracować z całą psychosomatyką, z całym ciałem, to jest jasna sprawa. Natomiast zaczynamy od tego, co ktoś przynosi tutaj na tacy. Powiedzmy, że właśnie, że ma migreny, mówisz? No właśnie, czy powiedzmy tak, powiedzmy, że ma migreny, to ja wtedy wiem, i to są tak zwane biologiczne niezmienniki, czyli te kody, którymi posługuje się Matka Natura, żeby właśnie pokazywać nam w ciele przyczynę skutków, i te kody trzeba znać, czyli właśnie kiedy uczymy się tej metody, to uczymy się tych biologicznych niezmienników. I ja wtedy wiem, że kiedy ktoś ma migrenę, to ma obniżone poczucie własnej wartości, ale uważaj, na poziomie intelektualnym, czyli gdzieś ma to takie zaniżoną pewność siebie i zaniżoną samoocenę, ale nie tylko w całym polu, to jest jakby nie do końca ważne, dlatego że niektórzy potrafią mieć zaburzone poczucie wartości w relacjach społecznych, w jakimś stosunku do samego siebie. A tu ważny jest ten aspekt, że w tym aspekcie intelektualnym ja myślę o sobie, tutaj będę cytować to, co mówią klienci, jak do mnie przychodzą, że jestem głupia, nie dam rady, na pewno sobie nie poradzę, matematyki to ja się w życiu nie nauczę, te cyfry mnie przerastają i to są właśnie najczęściej komunikaty, które oczywiście są nam wklejane, bo dobrze wiem, że każde dziecko, które się rodzi, to jest pępkiem świata, wie o sobie wszystko i jest najlepsze absolutnie. I gdzieś w międzyczasie po prostu tracimy to poczucie. Szkoda, tak na razie wyglądał świat, bo coś poszło grubo nie tak, ale myślę, że możemy to poodwracać. Decentrujemy się, jak to mówią w rozwojowej, czyli z egocentryzmu idziemy po prostu, zaczynamy szerzej widzieć. Ale czy to oznacza, że migrena w jakiejś tabelce, nie wiem, czy właśnie w waszych badaniach, doświadczeniu, to jest poczucie wartości, wy to łączycie właśnie z konkretnym... Na poziomie intelektualnym, tak, czyli właśnie i zobacz, właśnie paradoks polega na tym, że migrena pojawi się w momencie, w którym ktoś przejdzie przez ten konflikt do tak zwanej fazy naprawczej. Tutaj ważna informacja dla tych, którzy może spotykają się z biologią totalną po raz pierwszy, że my wiemy, że każda choroba, każda dysfunkcja ma swoje dwie fazy, aktywną i naprawczą. I niektóre choroby pojawią się jako właśnie te dolegliwe w momencie, kiedy są w fazie aktywnej i kiedy rozwiążemy konflikt, to wszystko mija i przechodzi do fazy naprawczej w ten sposób, że po prostu objawy ustępują, ale są takie choroby, których nie widać w fazie naprawczej, w fazie aktywnej w ogóle, przepraszam, ale za to właśnie objawy pojawią się w fazie naprawczej. No i długo wytłumaczyć, czemu to tak jest, ale przyjmijmy na razie na dzisiaj, że po prostu to tak wygląda w organizmie. I teraz migrena jest właśnie tym typem choroby, gdzie jak jestem w konflikcie, to sobie nie zdaję z tego sprawy i nie wiem, że tam się toczą procesy w tej mojej głowie. A w momencie, kiedy rozwiążę ten konflikt, bo właśnie o to udało mi się, o to księgowa właśnie podliczyła miesiąc i zgodziło jej się co do ostatniego grosza, a wiemy, że u księgowej musi się zgodzić co do grosza, to ona właśnie wtedy ma to poczucie odzyskania poczucia własnej wartości. Ona ma ten sukces i ona ma właśnie takie hej, udowodniłam sobie, ale też i być może temu ojcu, który właśnie stał nade mną i mnie dziobał i gdzieś kiedyś mówił, nie, to nie dla ciebie, ty się w życiu tej matematyki nie nauczysz, rób te słupki. Mam taką dziewczynę, 1000 słupków dziennie i po prostu siedziała biedna i przepisywała cały czas, czasem te same przykłady, ale właśnie dlatego, że ojciec jej chciał udowodnić, że to nie dla niej jedynym sposobem będzie wyćwiczyć. I ona potem siedzi w tej księgowości i jeżeli nie uświadomi sobie tego konfliktu wewnętrznego, że tak naprawdę gdzieś w środku jest ta mała dziewczynka, która cały czas boi się ojca,
to będzie później nerwowo reagować na komunikaty szefa, czy jakiejś swojej koleżanki, która jest przełożoną i tak dalej, i tak dalej. A sama w sobie właśnie wierzy, to jest właśnie to, że my czasem dajemy wiarę czemuś i to staje się naszym konfliktem. Ona wierzy, że nie daje rady i kiedy udowodni sobie kolejny miesiąc rzędu, że daje radę, znowu migrena. Ale czy migrena na przykład, czy to zawsze musi iść z poczucia wartości? Czy na przykład zdarza się, że nie wiem, szukacie w tych obszarach, a to jest na przykład, nie wiem, kwestia pracoholizmu, który też może mieć oczywiście korzenie w niskim poczuciu wartości, ale jakby w, nie wiem, w przepracowaniu, albo nie wiem, w ranie odrzucenia, albo w czymś innym. Nie. To w świetle naszej metody my powiemy, że będą różne bóle głowy i bóle głowy zawsze wchodzą jako faza naprawcza, czyli właśnie po rozwiązaniu jakiegoś nieuświadomionego konfliktu ta głowa ma prawo boleć, bo i zaraz wrócę do tego wątku, ale jeśli chodzi o migrenę, to jest ten konflikt, co powiedziałam. I teraz właśnie tylko chodzi o to, że na przykład u niektórych kobiet jest to sprzężone z cyklem miesiączkowym i tutaj właśnie ciekawe dlaczego. Zawsze właśnie w okolicy miesiączki będzie bolała głowa właśnie migrenowo. No bo jeżeli właśnie w rodzie głupie są kobiety, jeżeli właśnie jest ten patriarchat, który pozwala myśleć społecznie, oczywiście to jest znowu nieuświadomione myślenie całego systemu rodzinnego, o tym, że kobiety są gorsze, że kobiety się do pewnych prac nie nadają, do pewnych zawodów, no to ona po prostu w momencie, kiedy ma miesiączkę, będzie przeżywać ten konflikt jeszcze mocniej. To jest ze sobą skorelowane, ale nie u wszystkich osób i też zauważmy, że na migrenę mogą cierpieć mężczyźni, nie u wszystkich osób będzie to ze sobą skorelowane, bo nie we wszystkich domach panował patriarchat, w niektórych matriarchat, to są też inne konflikty, które przeżywamy, dlatego właśnie zawsze przyglądamy się subiektywnie danej osobie i ta praca polega na tym, nie żeby właśnie każdemu powiedzieć, a migrena, no to masz taki konflikt, dziękuję, do widzenia i następny, masz taki sam konflikt, bo inaczej czym by się to różniło, a my jesteśmy różni i podchodzimy do życia inaczej. A jak się, zaraz tu zapytam, bo tu jest mnóstwo pytań od ludzi o różne dolegliwości, ja czytam i będę zadawała zaraz te pytania, które się powtarzają, szczególnie jakieś takie, które może dotyczą większej ilości osób. Tak, natomiast, bo ty je widzisz, fajnie, że widzisz te pytania, super. Jak sobie po prawej stronie włączysz comments, tam masz, jak masz comments. Bo ja jestem na prywatnym czacie, dobrze, okej, już mam. No, i tu masz wszystko i tu ludzie piszą właśnie, tylko żeby dokończyć to ten przykład migreny, bo to mi przyszło do głowy, mimo że ja akurat nie mam migren, ale jeżeli ta migrena rzeczywiście, to wtedy jak wy pracujecie? Bo powiedziałeś, że to jest właśnie kodowanie, na przykład kody emocji, to wiem, że zajmują się właśnie uwalnianiem tych emocji, poszukiwaniem też tego, skąd to pochodzi. Prawda? Jest też ta tabelka różnych konfliktów czy emocji, które są uwięzione. To jest w ogóle magiczne, to co się tam dzieje. Zapraszam Was na warsztat, jak chcecie rzeczywiście to zobaczyć na scenie, to Marta i Darek to robią naprawdę wspaniale. Po prostu czasem patrzysz na to i mówisz, no nie wierzę w ogóle, że to się dzieje. Ja też tego nie rozumiem do końca, ale po prostu jestem oczarowana. Natomiast jak ty, bo ty powiedziałaś, że korzystasz odkodowywanie, nie? Nie chodzi mi tylko konkretnie, bo pewnie korzystasz z różnych metod, ale co wtedy robisz z tą migreną? Jak już... Ja widzę, że ty jesteś praktykiem. To jest pytanie od praktyka. Okej, właśnie przychodzi sobie, ale tak konkretnie, dobra. Wchodzi ten gość do gabinetu i co robisz, nie? To jest właśnie taka... Którzy pytają, to co ja mam zrobić z tą migreną? Albo na przykład ktoś napisał, ja rzeczywiście jak mi coś dolega, to korzystam z biologii totalnej. No to rozumiem, że nie każdy może do ciebie trafić, bo tu już są pytania, gdzie cię szukać, więc zaraz będziemy rozmawiać, gdzie szukać. I takich... Może można poszukać, ale są ludzie, którzy nie mogą się dostać do terapeuty i chcieliby sami skorzystać z tej metody, czy mogą skorzystać. Jasne. No to tak w skrócie, jakbym miała pokazać, na czym polega ta metoda. Przychodzi ktoś, właśnie powiedzmy z migreną, weźmy ten przykład. Przychodzi z migreną i ja wiem tą teorię, że to jest obniżone poczucie własnej wartości na poziomie intelektualnym. I wiem, że mam u tej osoby to znaleźć, ale co to znaczy? Jeżeli ja jej powiem, a często czujesz obniżone poczucie wartości na poziomie intelektualnym, to ona powie, no, często. I jakby pytanie, i co dalej, nie? Rozumiesz, że jesteśmy w takim punkcie, w którym, i co z tego, że ktoś to przyznał? To w ogóle to nie pomaga. To nie pomaga, dlatego właśnie ja jestem bardzo przeciwna i zawsze uczę swoich studentów, wszystkie osoby, wszystkich słuchaczy, żeby właśnie nikomu nie wklejać konfliktu, że a, masz migrenę, to masz to i to, bo to jest największy błąd, jaki można zrobić w tej metodzie, dlatego że wciskanie nie działa. Ja zawsze powtarzam, że biologia to totalna nie jest w czopkach. My mamy pytaniami
dobrze postawionymi pytaniami doprowadzi do tego, że klient sobie uświadamia, że on w tym jest, ale uświadamia sobie wtedy strzelił, uświadamia sobie wewnętrznie, wiesz co mam na myśli. I teraz chodzi o to, że to uświadomienie może nastąpić wtedy, kiedy dotrzemy do pierwszego momentu, my to nazwiemy w biologii totalnie konfliktem programującym, kiedy docieramy do pierwszego momentu, kiedy ktoś to poczuł. Czyli kolejność byłaby taka, zobacz, od objawu cofamy się do emocji, która wywołała ten objaw, ale emocja powstała pod wpływem faktu. Tak. A więc zadziałał jakiś bodziec i ja muszę dotrzeć do tego bodźca. Czasem się okazuje, że bodziec, do którego docieram, to jest bodziec, który jest jakby późniejszy niż ten, który naprawdę to zapoczątkował. I może się okazać, że tych bodźców jest wiele, tak zwane konflikty wywołujące. I ja wtedy jeszcze idę sobie po kolei do tego, który okaże się być pierwszym w przeszłości. Czyli teraz dam przykład. Przychodzi kobieta, ja się pytam właśnie o tą migrenę, o to obniżone poczucie wartości, czy kiedy ostatnio się tak czuła. I ona mówi, no mój szef mi to robi, tak, rzeczywiście, tu się leją łzy, już widać, że się coś uwalnia, fajnie, ale ja wiem, że to jest konflikt wywołujący. Szef nie był pierwszy, który coś takiego zrobił. Wiem albo nie wiem, może to czuję z intuicji, sprawdzam. W każdym razie to jest mój obowiązek sprawdzić. A kiedy wcześniej się tak czułaś? Kiedy po raz pierwszy się tak czułaś? I wtedy właśnie jest, no tak, już miałam 5 lat, jak w przedszkolu pani nauczycielka powiedziała, że tam Jasio lepiej rysuje niż ja, albo że ja to już nigdy nie będę rysować. I wiesz, to nie chodzi o to, że pani to powiedziała. To w ogóle nie chodzi o fakt. To chodzi o to, że ktoś uwierzył. To chodzi o to, że to przyjął, ale przyjął właśnie jako konflikt. Nie jako jakąś sentencję na własny temat, z którą się zgadza i to nie konfliktuje, bo być może też tak jest, bo ja na przykład wiem, że nie będę baletnicą. I to jest sentencja na mój temat, którą mam, ale ona mnie nie konfliktuje. Dla mnie to jest okej, ja nie mam problemu z tym, że nie będę baletnicą. Natomiast być może właśnie dla takiej 5-letniej dziewczynki, która w przedszkolu marzy o tym, żeby być baletnicą, to będzie konfliktujące. Więc znowu ten subiektywizm i szanujemy to, że każdy może przyjąć indywidualnie taki komentarz. To jest niesamowite, co do mnie mówisz, bo ja usłyszałam, jak chciałam iść na balet do Pałacu Kultury, że jestem za ciężka. I jakby w ogóle, że jakby no, sylwetką nigdy nie byłam drobna, to jest u mnie genezą wielu aspektów mojego jakby wysokiego, niestabilnego, może bym powiedziała, poczucia wartości, nie? Które się waha i wędruje. Ale to ze mną rezonuje to, co mówisz, nie? Że słyszy, mówi, nie, wiesz co, ty nie masz do tego warunków, nie? Ty nie masz warunków, wiesz, za ciężkie masz kości, no na przykład. Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, ja ostatnio odkryłam właśnie to, że ja cały czas gdzieś funkcjonuję w jakimś konflikcie, to było dla mnie nieuświadomione, bo wiesz, konsultant biologii totalnej też ma swoje konflikty i też potrafi przeżywać swoje problemy, naprawdę, uwierzcie mi. Całe szczęście. Tak, w ogóle i uświadomiłam sobie, że ja całe życie funkcjonuję w takim paradygmacie, że jestem za duża. Ja mam 1,70 m wzrostu, więc umówmy się, są wyższe kobiety ode mnie, ale zdałam sobie sprawę z tego, że moja mama, która ma 1,53 m wzrostu, odbierała mnie zawsze jako tą wyższą. Zawsze była dyskusja, na jakiej wysokości zamontować zlew do mycia naczyń, na działce czy w jakimś, to rozumiesz, po prostu, no bo dla mamy było za wysoko, dla mnie było za nisko i ja miałam to poczucie, wiesz, mamie się ustępuje, mama jest starsza, ta pierwsza przed tobą, ten szacunek dla matki, wiesz, no więc ja jej muszę ustąpić, ale dla mnie ten zlew jest za nisko, więc co, to ja jestem za wysoka, nie, to ja jestem za duża. Nad tym w tej chwili pracuję właśnie sama ze sobą. Takie śmieszne może ktoś powie, natomiast jeżeli to się przekłada, bo to się po prostu odbija później jakimś echem właśnie, na przykład w sklepie. Wchodzę do sklepu wczoraj i chcę kupić leginsy i się okazuje, że jest tylko rozmiar S i XS. Ale ja nie wejdę w S i XS. Ja nie pamiętam, kiedy ja nosiłam taki rozmiar. To było w czasach, kiedy w ogóle jeszcze nie było takich rozmiarów, bo kupowało się ubrania gdzieś w smyku i to było wtedy na wzrost 156, coś takiego. Rozumiesz, ja w ogóle teraz nigdy w życiu nie wejdę w taki rozmiar. I ja mam już znowu to poczucie, ja jestem za duża. Nie, że w sklepie zabrakło elek, nie? Tylko po prostu ja jestem za duża. To jest po prostu chore. Ale to właśnie teraz weźmy to na tapetę, bo to jest jako przykład właśnie, w jaki sposób my się programujemy na konflikt, ale też weźmy to jako przykład, w jaki sposób to sobie uświadamiając można odprogramować. No właśnie. Bo kiedy ja sobie zdaję sprawę z tych połączeń, właśnie co sobie myślę, hej, wszystko ze mną jest okej, nie jestem za duża, po prostu muszę sobie tą elkę zamówić w internecie, bo akurat w sklepie stacjonarnym nie było i spoko, mam leggings na zimę i jest okej. I oczywiście to jest dość prosty przykład, no bo jak ktoś dotrze do swojego konfliktu, który warunkuje choroby nowotworowe, czy jakieś choroby przewlekłe, czy nie daj Boże nieuleczalne, choć w biologii totalnej nie ma chorób nieuleczalnych, to jest dobra wiadomość, to wtedy oczywiście docieramy do takich przykładów cięższego kalibru.
I wiadomo, tam wtedy właśnie poświęcamy więcej uwagi na to, żeby zrozumieć, co to zaprogramowało, ale mechanika tworzenia tego konfliktu jest identyczna. Czyli właśnie reasumując, ciało nam pokazuje, że cały czas gdzieś są w nas jeszcze jakieś emocje, które podtrzymują pamięć komórkową konfliktu, który wydarzył się wcześniej pod wpływem bodźca. Mhm. Jeżeli dotrzemy do tego bodźca... Właśnie, to dotrzemy. Właśnie, jeżeli dotrzemy do tego bodźca, to wszystko pryska jak bajka i przestaje działać. I teraz te metody właśnie pracy z emocjami to są takie metody, które wchodzą jakby w środek tej naszej metody biologii totalnej. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Tak jak mówię, one są bardzo wspierające i super, bo one pozwalają wyprowadzić te emocje na zewnątrz, uwolnić je wszystkie. I już jak uwolnimy te emocje, to siłą rzeczy już z tego konfliktu programującego coś wypływa i bardzo często on po prostu znika. Więc to też jest okej. Choć chcę właśnie powiedzieć, że niestety czasem nie i dlatego właśnie pracujemy biologią totalną, żeby wtedy przez głowę, czyli przez uświadomienie sobie dotrzeć do tego konfliktu, który sprawił, że my te emocje wciąż czujemy. Jeśli nie, to może się okazać, że tu uwalniamy emocje, ale one stamtąd cały czas ciekną. I to jest jak wycieranie podłogi, kiedy jest odkręcony kran i cały czas to samo. I wtedy to nie pomaga. Więc dlatego mówię, łączenie metod jest naprawdę genialne. A co wtedy, co się dzieje, jeśli na przykład, tak jak właśnie w kodach, oni bardzo dużo z tego korzystają, ten konflikt nie zaczął się, powiem, może w tym wcieleniu, przepraszam, ale na przykład niektórzy w to wierzą, albo po prostu w mojej linii... Tak, w moim rodzie, dokładnie, w moim rodzie się zaczął. W związku z tym ja sobie mogę szukać, ale ja na przykład nie wiem tego, że mój pradziadek, nie wiem, został zamordowany w jakichś tragicznych warunkach, albo moja prababcia była nadużywana w sposób drastyczny i stamtąd idzie konflikt. Co wtedy? Jak my możemy w ogóle z takim konfliktem sobie poradzić? Tak, wiem o co pytasz. To też jest bardzo dobrze, że pytasz, bo dużo osób zadaje to pytanie, więc fajnie, powiemy. Po pierwsze, pamiętajmy, że biologia totalna pracuje na faktach. Jeżeli o czymś nie wiesz, to nie możesz na tym pracować. Więc bierzemy zawsze te dane, które mamy, no i to jest zawsze najtrudniejsza część pracy z osobami, które były adoptowane, które naprawdę nie znają swojej historii rodziny, gdzie były jakieś emigracje, zaginęły dokumenty i nie mamy po prostu możliwości dotrzeć do tych danych. Ale ja zawsze mówię, masz to w ciele. Masz to zapamiętane i jeżeli jest ta intencja, jest to pragnienie na uwolnienie, to zawsze uda się, dlatego że dotrzemy, słuchaj, czasem do jednego zdjęcia w jakimś albumie, czasem do jakiegoś jednego pierścionka zaręczynowego, od którego potoczy się ta historia i nie potrzebujemy więcej, naprawdę. Tylko że też robimy błąd często i tutaj ja bym chciała ten błąd wykasować, taki, że w momencie, kiedy wychodzimy od siebie, czyli właśnie z tego punktu, że ja dzisiaj tutaj mam jakąś chorobę, która jest powiązana z informacjami z rodu od moich przodków, to od razu skaczemy do prababci czy pradziadka. To jest trochę za daleka droga. Zobacz, co się wydarzyło piętro wyżej u swoich rodziców. Zobacz, co się wydarzyło u ich rodziców. Te dane mamy, najczęściej do tych danych umiemy dotrzeć. I tu już jest więcej do operowania. I bo oczywiście te konflikty potrafią przechodzić właśnie co któreś piętro, ale to naprawdę w rzadkich przypadkach, więc zacznijmy od siebie i też apeluję tutaj o to, żeby właśnie w momencie, kiedy widzę swój konflikt tutaj dzisiaj, to nie iść właśnie w to wytłumaczenie, a bo to moja prababcia została wygnana na Syberię. No nie, no i co z tym zrobisz? Znowu, to jest taka informacja, na której utykasz, bo już to wiesz, ale i co dalej? No to nie jest wiedza, która coś uświadamia, która jeszcze coś odblokowuje. Więc tu dziś, bo kiedy ludzie to robią? Kiedy chcą uciec od tego bólu, kiedy nie kontaktują się ze swoim bólem, kiedy chcą odwrócić uwagę od tego, co czują i od własnej linii czasu, a gwarantuję, i to już jest potwierdzone, wiesz, Gosia, ja mam za sobą 7 tysięcy sesji indywidualnych, które są zarejestrowane, a myślę, że i drugie tyle takich rozmów, wiesz, w kuluarach, gdzieś przez telefon, gdzieś tu na korytarzu, w czasie szkolenia ktoś zapyta o to, tych przykładów jest naprawdę bardzo dużo. I ja chcę powiedzieć, że zawsze, jeżeli gdzieś był nawet konflikt u prababki, u babki, u jakiejś matki w przeszłości, to on tak czy inaczej będzie w taki sposób tutaj spływał, że będzie mnie kodował na mojej osi czasu od początku. I ja cofając się na swojej osi czasu, jestem w stanie znaleźć własne konflikty, które uwalniam. I to jest zdecydowanie największy procent tego, co ciało pokazuje. Cała ta reszta to już jest tylko... margines.
oczywiście czasem potrzebny do pełnego uświadomienia sobie takiego konfliktu, który jest właśnie w całym rodzie, no bo znowu tutaj Iza Kopp, ustawienia hellingerowskie, gadały się sobie na ten temat, cudownie, że to robi i właśnie ta metoda też pozwala spojrzeć systemowo, pozwala spojrzeć szerzej właśnie na to, dlaczego dzisiaj u jednej osoby dzieje się taka historia ze zdrowiem albo inna. Natomiast my wiemy, że w biologii totalnej czasem naprawdę trzeba się bardziej przyjrzeć pod lupą na tą jedną historię, zanim spojrzymy na cały system. Więc taka kamera, wiesz, zoom in, zoom out i wtedy jesteśmy w stanie prześledzić tą historię na różne sposoby. No i nie zawsze da się to zrobić w czasie jednej sesji, dlatego czasem może być potrzebna druga czy kolejna, ale ja powiem na przykład ze swojego doświadczenia, że mi się nigdy nie zdarzyło częściej pracować z jakąś osobą nad danym konfliktem więcej niż 5 razy. A i 5 to bardzo rzadko, bardzo rzadko. 2-3 sesje to jest po prostu maks, bo znowu to chodzi o dotarcie do tej przyczyny, o uświadomienie sobie i odpuszczenie emocji. I tu już moja rola się kończy. Bo ja nie towarzyszę osobie, tak jak na przykład właśnie pytasz o psychoterapię. Właśnie ja nie towarzyszę osobie w tym procesie, kiedy ona z tego wychodzi. Kiedy ona uwalniając te emocje, kolejne rzeczy sobie uświadamia. Bo może w ślad za tym, że właśnie czuła się głupia, tu wracam do migreny, okaże się, że nie wchodziła w jakieś relacje z innymi, nie wiem, powiedzmy kobieta z mężczyznami, dlatego że myślała, że jest za głupia i w wieku 40 paru lat myślę sobie, przegrałam życie, już nie założyłam rodziny, nie będę miała dzieci. I ona sobie uświadamia, ile kolejnych konsekwencji jest z powodu tamtego jednego programu. Ale to już nie ja. To już ja, jak mówię, być może ona będzie w procesie uświadamiania sobie jeszcze wielu innych rzeczy. Może nie wyjeżdżała za granicę, bo uwierzyła, że się nie nauczy języków. Może ona przychodzi z tym objawem i ty zajmujesz się tym objawem. Jeśli tak. To uruchomi coś większego, nie tak. Wiem... bardziej tak. Rozsianego, tak. To poczucie wartości zaburzyło wiele obszarów jej życia, ma bardzo wiele różnych treści, to ona przez ciebie jest zachęcana na przykład, żeby poszła na terapię? Tak, i mi się zdarzyło wiele razy zachęcić kogoś do terapii takiej klasycznej, właśnie psychoterapii, już jaką metodę, czy to gestaltowa, czy system, czy jakaś inna, bo tam jest kilka odmian psychoterapii, to już nie każdy poczuje też sam. Ja zawsze mówię, żeby się zdać na intuicję, bądź po prostu skonsultować ze specjalistą, który powie, która psychoterapia będzie akurat w tym przypadku lepsza. Natomiast też odsyłam na inne metody, na metody pracy z ciałem, typu kinezjologia, typu uwalnianie emocji, bo tych metod, tych technik znamy bardzo wiele i jeśli osobiście nie mogłam w tym towarzyszyć, chociaż tak jak mówię, ja mam bardzo dużo metod, którymi sama też pracuję, bo chociażby Hidden Mind, który jeszcze też skończyłam i też z tym pracuję, a w Hidden Mind na przykład wraca się do wcieleń, czyli tak jak mówisz, można w to wierzyć, można nie wierzyć, ale można to sprawdzić po prostu. Jak to się nazywa, ta metoda, o której mówisz? Hidden Mind, ukryty umysł. Metoda Toma Griffina, która też jest doskonałą metodą do dekodowania pamięci informacyjnej, którą mamy w naszych komórkach. Świetna też sprawa. Mniej rozpropagowana, dlatego że trudniejsza i ewidentnie wymaga konsultanta, który poprowadzi w tej metodzie, czy terapeuty, a w biologii totalnej my więcej możemy pracować ze sobą sami, dlatego tutaj łatwiej jest to o tym opowiadać, ale znowu kolejny raz mamy taką możliwość sprawdzić, czy konflikt, który dzisiaj we mnie drga, to jest coś, co się wydarzyło w moim życiu, w jakim procencie to jest z mojego życia, a w jakim stopniu to jest z powodu tego, co wydarzyło się w mojej genealogii, a w jakim stopniu z powodu tego, co wydarzyło się jeszcze może w poprzednich wcieleniach, o ile ktoś chce tam dalej iść. I wtedy właśnie jest złożenie wszystkich przyczyn i uwalnianie emocji z tym związanych. Ja już Sabina zapytam właśnie o depresję, bo pytacie o depresję, ale ja też z własnego prywatnego powodu mogę zapytać przy okazji depresji, choć pewnie to jest inny temat, że ja na przykład cierpię na nerwicę i mam powracające lęki. I ja po prostu się leczę od lat i te lęki są mniejsze, większe i tak dalej. I one mają niektóre swoją treść, a po prostu czasami to jest zespół lęku uogólnionego, że ja po prostu mam wysoki poziom lęku, który mi dokucza. Czy to też jest na przykład temat do pracy dla totalnej biologii i też pytanie jest o depresję. No to tutaj tak, absolutnie, dlatego że tak jak powiedziałam, nasza rola to jest dotrzeć do tej pierwotnej przyczyny, która coś spowodowała, ale na koniec ta przyczyna, ten bodziec zadziałał na wywołanie konkretnych emocji. I w biologii totalnej mówimy o tak zwanych 5 emocjach pierwotnych. I lęk jest jedną z emocji pierwotnych, więc tutaj z tym się nie żartuje.
I ja zawsze mówię, lęku nie da się pozbyć, nie możemy się wyzbyć lęku do końca, dlatego że przestalibyśmy być ludźmi, przestalibyśmy przynależeć do świata zwierząt. I jak pytasz mnie o różnicę między biologią totalną a psychoterapią czy innymi naukami, to powiem, że właśnie w biologii totalnej bardzo dużo spojrzenia na różne konflikty ludzkie mamy z poziomu świata zwierząt. I ja zawsze zadaję pytanie, czy dany konflikt, czy dane rozwiązanie pochodzi ze świata zwierząt, czy nie. Jeżeli nie, to znaczy, że jest pewnym rodzajem wynaturzenia, choć oczywiście możemy powiedzieć, że my posunęliśmy się jako ludzie do przodu w rozwoju o tą korę nową, o tę istotę szarą, o to intelekt, który nam tutaj przybył w stosunku do zwierząt, ale strategie zostały i dlatego właśnie uciekanie, czyli na przykład in vitro, czy na przykład szczepienia, jak ludzie pytają, co biologia totalna na to, to ja mówię, zajrzyj do świata zwierząt, czy to tam znajdziesz, czy nie. Czy znajdziesz eutanazję w świecie zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Więc, bo teraz po różnych wątkach się ślizgam, a tak szeroko chciałam właśnie to pokazać. I teraz wracamy do twojego pytania. Czy ja je będę jeszcze pamiętać? Chodziło o ja na przykład cierpię na zaburzenia lękowe, ale było tak, pytanie... Wracamy do lęku, wracamy do tych emocji pierwotnych. I teraz właśnie w świecie zwierząt lęk jest obecny i jest tym, co nas chroni przed zrobieniem kroku w złym kierunku. Więc jeżeli ktoś cierpi na zaburzenia lękowe, na nerwice, tutaj wiesz, nie chcę cię rozbierać na kawałki jeszcze na forum publicznym, absolutnie. Proszę się bardzo. Dziękuję za to właśnie, bo nie wiem, czy czegoś nie dotknę, to też po 7 latach terapii i wielu, wielu konsultacjach po prostu ten lęk wraca, nie? Jakby mam lepsze i gorsze, teraz mam gorsze na przykład, że generalnie ten lęk mi dokucza i ja sobie radzę z nim, a natomiast mi dokucza, no jakby jest moim towarzyszem dnia i jest go za dużo. I zastanawiam się, czy wrócić na przykład do... Powiesz to, Gosia, bo tutaj tak, dwie rzeczy mi się cisną na usta. Po pierwsze chcę powiedzieć, że powiesz, że ja robię webinary, to ja powiem to po prostu, że ja tego uczę, ja po prostu, jeżeli ktoś ma naprawdę duży kłopot, a ja w tej chwili mam wstrzymane zapisy na konsultacje indywidualne od 2 lat, bo już po prostu za dużo tych chętnych, nie dałam rady, naprawdę, jak przyszło kiedyś tam. I nie dostanę się do ciebie, no widzisz, no. Ale ja chętnie pomogę, ale właśnie dlatego nagrywam te swoje webinary i moją intencją jest, żeby na mojej stronie były webinary na każdy możliwy temat, czyli każda choroba, żeby była objęta i każda emocja. I to już mi się bardzo udaje. Już jest tych webinarów ponad 30. I jest webinar o lęku i jest webinar koło emocji. I koło emocji traktuje ogólnie właśnie o tych 5 emocjach pierwotnych i tam pokazuje generalną zasadę pracy z emocjami. To jest z kolei moja metoda na pracę z emocjami. Tak jak tutaj mówimy o kodach Nelsona, tak jak mówimy o EFT, tak jak mówimy o technice uwalniania Hawkinsa emocji i wiele innych metod właśnie pracy z ciałem, kiedy uwalniamy emocje. Ja mam swoje koło emocji, kultowy webinar, ponad 1000 sprzedanych webinarów i ludzie cały czas przychodzą, mówią, to jest sztos, po prostu to pomaga. I tam właśnie opowiadam, więc dzisiaj w skrócie, ale jak ktoś będzie chciał, zajrzeć. Ciebie, na Magda Wdowiak na Instagramie, tak? Wiesz co, na Instagramie mam swój profil Magda Wdowiak Biologia Totalna, na Facebooku tak samo, a strona magdawdowiak.com, tak po prostu. Dobrze. Dobra. Także zapraszam, bardzo zapraszam. I teraz zobacz, i teraz, bo lęk może być właśnie czymś, co nas chroni na przyszłość i właśnie wstrzymuje cię przed głupim ruchem i to jest bardzo fajnie, bo zobacz, masz taką owcę, która stoi na skraju skały i w momencie, kiedy ona by zrobiła ten jeden krok do przodu w złym kierunku, to spada. I no wiesz, owce nie mają skrzydeł. Więc nie, wiesz co, magdawdowiak.com, jakbyś mogła poprawić .pl, to poproszę cię, bo tam dobra. Nie wiem, to musiałabym moją Asię z działu IT zapytać, czy PL przerzuci na kom, czy nie. To, te sprawy techniczne, Gosia, nie? My tu mamy ważniejsze rzeczy niż jakieś dobra, ale proszę bardzo, zobaczcie, czary mary i zrobiłam. Jestem. Dziękuję. Dobrze, jestem. Ej, dobra, wracamy do tej owcy, bo żeby nam nie uciekło, nie? Czyli właśnie, stoi ta owca na skalę. Jeżeli zrobi krok w złym kierunku, to po prostu zleci, nie ma skrzydeł, więc nie poleci, no i się rozbije i wiadomo, to jej zagraża, więc ona musi odczuć lęk, żeby nie zrobiła tego kroku w swoim kierunku. A zatem jeśli ktoś naprawdę przeżywa mocny lęk, ma sobie zadać to pytanie. Natomiast tutaj jeszcze taka jedna podpowiedź jest taka, że jednak to jest coś, co dotyczy najsilniej układu nerwowego. Jeżeli mówimy o nerwicy lękowej, jeżeli mówimy o silnych atakach paniki, to już mówimy, że to się odkłada tutaj na tkankach neuronalnych. A więc to jest konkretna tkanka dla nas. I tak jak mówiłam, że w biologii totalnej operujemy biologicznymi niezmiennikami, to my wiemy, że jak ktoś przychodzi z daną chorobą, to choruje konkretna tkanka, a konkretna tkanka powiązana jest w biologii z tym, z tym i z tym.
I tutaj wiemy, że jest odniesienie do męskiej energii. Cały układ nerwowy jest związany z męską energią, a generalnie z ojcem. No to już trzeba też tak powiedzieć, że jeden do jednego pierwszym mężczyzną w życiu każdego dziecka zawsze jest ojciec, który w jakiś sposób wytycza te tropy dla męskiego w naszym życiu na później. I oczywiście później inne osoby wchodzą też w to męskie albo żeńskie. Też często jest tak, że mamy matki, które są mocno dominujące i grają tą rolę mężczyzn w naszym życiu, więc też nie zawsze ten ojcem jest ojciec, tylko właśnie czasem matka jest ojcem. Trzeba po prostu w każdym przypadku sobie to rozeznać, ale my wiemy, że tam jest właśnie ten konflikt. No i albo to jest związane z przemocą, że właśnie gdzieś ktoś nam zakazywał w różny sposób. Wiemy, że aż do przemocy fizycznej czasem jakiegoś ruchu w jakimś kierunku albo po prostu nie dawał tego wsparcia, bo męskie było nieobecne i my dzisiaj po prostu mamy tą lękowość w sobie, dlatego że coś z tym męskim właśnie, coś z tym wsparciem męskiej energii poszło nie tak. I teraz mam nadzieję, że Cię nie dotykam, kiedy to mówię, ale dostałam od Ciebie prawo. Nie masz prawa. Mogę Ci tylko dodać, że w tym roku zaczęłam bardzo chorować na jelita, nie? Jakby jelita były, no, to wszyscy wiedzą, bo ja przeżywałam razem z moimi kawkowiczami, ale zespół jelita nadwrażliwego mam i też początki wrzedziejącego jelita, więc jakby jelita były już takim symptomem z ciała. No to o tym opowiadam na webinarze o jelicie cienkim i o przewodzie pokarmowym, ale też jest jeszcze webinar o jelicie grubym, więc w zależności od tego, kto gdzie jakiś ma właśnie swój kawałek, to też zachęcam, bo tam, no znowu, każdy webinar to są 3-4 godziny, kiedy mówię o jednej rzeczy. Dlatego o tym tak dużo mówię, że tak dużo jest rzeczy, na które należy zwrócić uwagę i nie wszystkie one będą grały rolę w jednym przypadku, ale któraś z nich, no pytanie, która? Więc zachęcam. I to słuchaj, było to bardzo fajne jeszcze jedno pytanie. Jak powstała ta lista biologicznych niezmienników? Tak, właśnie, jak powstała ta lista? Ja Cię wezmę na cały ekran, a ja tylko pójdę, otworzę Panu, a Ty mów po prostu. Dobrze, to ja się tu zajmę naszymi gośćmi, bądź spokojna, a ja opowiem, że ta lista biologicznych niezmienników była zapoczątkowana przez doktora Hammera, który jest twórcą, odkrywcą nauki zwanej germańską nową medycyną, a biologia totalna bazuje na tej nauce i w zasadzie wyrosła na podwalinach germańskich. I teraz doktor Hammer, który od swojego indywidualnego przypadku, zresztą bardzo dramatycznego, o którym możecie przeczytać choćby na mojej stronie w opisie metody, ale i w internecie na innych stronach, a więc miał swoje dramatyczne przeżycie, zachorował i próbował zrozumieć, jaka jest zależność tego swojego wydarzenia w życiu ze swoją chorobą, zapoczątkował tą listę biologicznych niezmienników, ale potem stwierdził, że to musi być jakaś generalna zasada, że skoro w jednym przypadku to działa, to będzie działało i w innym przypadku i zaczął sprawdzać, jakie są kody w przypadku każdej następnej choroby, z którą się spotykał. A że był lekarzem, pracował w szpitalu jako klinicysta i właśnie miał też możliwość prowadzenia różnych badań i też przepytywania klientów, to po prostu w którymś momencie na danej grupie społecznej z konkretną chorobą zobaczył pewną powtarzalność. I tak powstała ta lista. My dzisiaj tę listę cały czas poszerzamy. Moimi wielkimi nauczycielami był dr Claude Sabat, którego uznajemy za twórca metody biologii totalnej, to był Francuz, choć nie wiem, czy czynny zawodowo w tej chwili, ale lekarz i to znowu za doktorem Hammerem kontynuował to dzieło. Jego bezpośrednimi uczniami byli Gérard Attias i Gilbert Renaud. I to są już moi nauczyciele, u których ja odbierałam nauki bezpośrednio i oni cały czas tą listę poszerzają. Gilbert Renaud jest autorem książki pod tytułem Recall Healing, czyli inna nazwa biologii totalnej. I tam jest właśnie cały taki leksykon chorób, gdzie mamy te biologiczne niezmienniki wypisane jeden do jednego. Takich książek już powstało w tej chwili więcej i my możemy po prostu uczyć się z książek, uczymy się tego też po prostu na kursach. I rzeczywiście okazuje się to być prawdziwe, choć po pierwsze może zawsze się okazać, że każdy indywidualny przypadek jeszcze dokłada do tego jakąś swoją cegiełkę i też należy po prostu na to zwrócić uwagę. A po drugie, no ten leksykon jest jeszcze nieskończony. Cały czas słyszymy o nowych chorobach, powstają nowe jednostki. Cały czas jeszcze mamy nieodkryte podłoża wszystkich chorób genetycznych albo chorób wirusowych, bakteryjnych, czyli tylko podłożu patogenicznym. Tutaj my wiemy ogólnie, dlaczego ktoś zachorował na chorobę bakteryjną czy grzybiczą, wirusową. To możemy wyjaśniać. Ale jeśli chodzi o konkretnego wirusa, dlaczego taki albo inny, to jest coś, co zgłębiamy i szukamy. Ja ostatnio na swoim live w zeszłym tygodniu rzuciłam hipotezę na temat dwóch wirusów i to jest ta moja cegiełka, którą się teraz staram dołożyć tutaj do biologii totalnej.
i omawiam wirusa Epstein-Barr. Bardzo, bardzo powszechny w tej chwili, groźny wirus i taki wszędzie się panoszący niepotrzebnie, a ponieważ tworzy bardzo często koinfekcje przy boreliozie i innych chorobach, to fajnie byłoby zrozumieć też, dlaczego się pojawia. No i wirus mięczaka zakaźnego. I to, co, jak ktoś chce, to moje live'y są na Facebooku, też jest ich kilkadziesiąt i ja tam właśnie poruszam te tematy. To jest bardzo ciekawe, bo ja po prostu... Facebooku mówię... Magda Wdowiak, Magda Wdowiak. No, Magda Wdowiak, biologia totalna, tak. No. I właśnie ja mówię, że słuchajcie, to jest hipoteza. U kilkudziesięciu osób mi się potwierdziło, że przy tym wirusie znalazłam taki konflikt. Akurat w przypadku Epstein-Barr konflikt kontroli i unikania kontroli za wszelką cenę. Powiedzcie, jak wy się macie z tym. Jeśli ktoś zbadał i widzi, że ma takiego wirusa, potwierdza wam się czy nie? I słuchaj, jest cała lista osób w komentarzach, które piszą tak, mam to. Nie było ani jednego, gdzie ktoś by napisał, że tego nie ma. A więc wydaje się to być trafione. Tak jak mówię, pytanie teraz brzmi, ile tysięcy takich przypadków powinno być potwierdzających, żebyśmy mogli uznać, że tak, to zasługuje na wpisanie do książki. To jest właśnie ten konflikt. Ja nie wiem, bo ja jestem po prostu naturoterapeutą. W zasadzie też trzeba by powiedzieć, że samozwańcem, bo nikt u nas w Polsce nie daje nam żadnego uprawnienia do wykonywania zawodu. My nie mamy żadnych certyfikatów takich, które idą z MEN-u, które idą z jakiejś akademii, z jakiejś uczelni. Wszystkie akademie, które tutaj uczą biologii totalnej, to są też akademie samozwańcze, po prostu od ludzi, którzy się tym zajmują. Zawsze tutaj polecam się przyjrzeć, na którą akademię się udajemy, gdzie się uczymy tego. Boisz się tego trochę, w takim sensie, że wiesz, no jakby ja się boję w ogóle samozwańczych terapeutów, natomiast no, ty jesteś, wiesz, skończyłaś różne szkolenia, robisz wspaniałą robotę, ale ktoś, wiesz, ja znam wiele osób, które skończyło, nie wiem, jedną malutką rzecz albo trwało miesiąc i nazywa się trenerem. Przecież można, pracujemy na ludzkim umyśle, pracujemy na, wiesz, na naszym mózgu, na naszych sercach, to może być bardzo niebezpieczne. No, był pewien dziennikarz, który zrobił takie śledztwo i powiedział, że w zasadzie jeżeli ktoś kończy kurs online, to może go wykupić, dostaje certyfikat i może tego kursu nawet nigdy nie obejrzeć. Mm-hmm. No właśnie. To jest prawda. Dlatego właśnie uważajmy, do kogo idziemy i tutaj przestrzegam właśnie przed takimi konsultantami, którzy zaczynają dopiero praktykę i już właśnie wchodzą ze swoją akademią, już zaczynają tego uczyć albo jeszcze co gorsze rozdają dyplomy innym, że właśnie sami certyfikują następnych konsultantów. To się na tym rynku dzieje, to mi się nie podoba, to jest dla mnie nieprzyjemne, ale ja nie biorę odpowiedzialności za to, co robią inni. Ja mogę wziąć odpowiedzialność za siebie. Jasne. Ja robię to 15 lat, jestem tutaj od samego początku, kiedy metoda weszła do Polski. Ukończyłam wszystkie szkolenia biologii totalnej, jakie były dostępne tutaj i cały czas czytam na ten temat i się rozwijam. I w zasadzie to mam ochotę powiedzieć, że im dłużej z tym pracuję, tym mniej wiem. To jest niesamowite, ile jeszcze przede mną i ja wiem, ile jeszcze się potrzebuje dowiedzieć, żeby naprawdę to wszystko rozgryźć. I jak ktoś uczy się biologii totalnej od roku i już wie wszystko, to ja się pytam, jak to robi. A jak klienci się mnie pytają czasem, no dobrze Magda, to ty nie przyjmujesz teraz, to w takim razie do kogo mamy iść, do kogo polecasz? Ja mówię, zdaj się na intuicję, po prostu sprawdź, zbadaj rynek, zobacz, jakie ma opinie, sprawdź, jakie szkolenia ukończył i wtedy po prostu z własną odpowiedzialnością idź, zadaj to jedno pytanie raz i zobaczysz, jaka będzie odpowiedź. Po prostu to trzeba też poczuć. Natomiast polecam się kształcić, polecam samemu to studiować, polecam samemu się uczyć i dlatego robię te webinary w takiej bardzo prostej formie, wiesz, bo ja nie tworzę całej akademii, gdzie ktoś musi nauczyć się wszystkiego o wszystkich tkankach i o wszystkich chorobach, dlatego że szuka odpowiedzi na to jedno pytanie, czyli powiedzmy ma problem z jelitem, ale musi najpierw przestudiować raka piersi, migreny i układ kostny. A tak wyglądają te akademie. A na moich webinarach jest tak, że ja wtedy po prostu robię wycinek. Interesuje cię to? Posłuchaj o tym. Jak będziesz chciał jeszcze posłuchać o serduszku, posłuchasz sobie na drugim webinarze. I króciutki webinar na jeden temat, ale już poszerza świadomość, bo generalnie chodzi właśnie o uzdrawianie przez świadomość. Cały czas wraca depresja z dużym proszę, z tym temat depresji z dużym proszę, żebyś wspomniała coś o depresji. Ja pokazuję cały czas Magda Wdowiak, biologia totalna na Facebooku znajdziecie i strona internetowa jest magdawdowiak.com i tam znajdziecie webinary. Tu są ludzie, którzy cię dobrze znają i mówią, że można skorzystać, że to też jest bezpłatny webinar, też możecie skorzystać z webinarów płatnych oczywiście, bo też my musimy zarabiać czasami na tym wszystkim, ale gdybyś wspomniała o tej depresji, byłoby super.
Tak, to znaczy tak, znowu jest webinar o depresji, znowu parę godzin gadania, ale tak w skrócie, to mówi się, że to jest prezent od życia, który dostajemy w postaci czasu na podjęcie decyzji o zmianie kierunku w życiu. I teraz bardzo ważne jest to, że my wiemy, że w depresję wchodzi się w ułamku sekundy. Ja nie mówię teraz o depresji klinicznej i nie mówię o depresji w ujęciu medycznym, żeby była jasność. Ja nie reprezentuję tutaj środowiska lekarzy czy psychiatrów. Ja reprezentuję stanowisko biologii totalnej, która nie różnicuje depresji na wiele rodzajów, tak jak my wiemy, że są różne, tylko generalny mechanizm powstawania depresji mówimy, że jest taki, że ostatnim czynnikiem, który dokłada się do tej całości, zaraz do tego wrócę, czyli ta kropla, która przeleje już później tą czarę goryczy, tym ostatnim czynnikiem jest frustracja, która po prostu mówi, no to nie, jeśli już mi się tyle razy nie udało, to ja po prostu walę, to po prostu już nie, nawet nie próbuję, już nawet nie podchodzę do tego tematu i kładzie nas do łóżka, kładzie nas w poziomie, wycina nas z życia właśnie po to, żebyśmy, uwaga, zyskali czas. Dlatego, że widocznie to, co robiliśmy na jakiś sposób, nie działało i to był zły sposób. Oczywiście to mógł być dobry sposób dla kogoś innego i my patrzymy, że ale tamten mi się udało, robił to samo, ja robię to samo i mi nie wychodzi, ale dla ciebie być może to nie jest dobra strategia, bo to nie jest strategia w twoim rodzie. W twoim rodzie ty potrzebujesz przyjąć inną strategię. I teraz tu mamy jeszcze dwa czynniki. No to właśnie tak jak mówię, dużo by o tym rozmawiać, ale ten konflikt terytorialny. Zaznaczmy generalnie, że tu chodzi o rozwiązanie konfliktu terytorialnego. W przypadku depresji my po prostu chcemy coś osiągnąć na terytorium, którego nie możemy albo przekroczyć, bądź ktoś przekracza nasze terytorium w naszą stronę. Czyli to jest rozmowa o granicach, to jest rozmowa o zdrowych granicach, których my jako społeczeństwo po prostu nie potrafimy utrzymać. To jest też bardzo nasz duży kłopot. Nie wiem, czy ty to potwierdzasz ze swojego gabinetu, ale ja uważam, że ludzie naprawdę przekraczają te swoje granice. No właśnie. Granice, a kobiety są mistrzami w granicach, które przeciekają po prostu, które są przenikalne i z tych braku utrzymania tych granic no, jest i nadużycie, i naddawanie, i depresja, i wiele różnych traumy, i wiele różnych rzeczy. Wiesz, i to jest cały czas rozmowa o tej ofierze, która pozwala sobie te granice przekraczać, która pozwala wtłaczać sobie poczucie winy. Wiesz, gdzieś my nasiąknęliśmy tym. Słuchaj, to też jest uwarunkowane politycznie i historycznie w naszym kraju. Jesteśmy krajem, który jeszcze ma cały czas wspomnienie zaborów, tych dwóch wojen, które się przetoczyły przez nasze ziemie, po prostu zrównały tutaj wszystko z ziemią i my zbieramy to pokłosie, a w zasadzie trzeba powiedzieć, zebraliśmy to pokłosie, a teraz jesteśmy właśnie tymi, którzy cały czas się z tego uwalniają. My musimy wyjść z tej ofiary, my to potrzebujemy zrobić społecznie, ale na poziomie jednostki jeszcze to gdzieś mocno często gra. Dlatego też mam ten webinar, Katy i ofiara, zdrowe granice, jak tego bronić, jak to zrobić zdrowo, bo też znowu nie chodzi o to, żeby wchodzić w agresję. To o tej złości, co było dzisiaj tutaj na początku, pamiętasz, że właśnie jeżeli ktoś nie umie zdrowo użyć złości, która jest motoryczna i pcha do działania, to wchodzi w agresję, przekracza czyjeś granice i staje się katem, ale oczywiście potem przychodzi refleksja, poczucie winy, no co ja zrobiłam, więc oczywiście później ustąpię, no to w ramach tego, że byłam katem, to teraz będę ofiarą i tak w kółko, to jest nie do wytrzymania i to buduje właśnie te konflikty nasze terytorialne i teraz w momencie, w którym coś chcemy uzyskać na tym terytorium, ale właśnie nie udaje nam się po raz kolejny i kolejny, przychodzi ta frustracja i właśnie stąd uruchomienie depresji, ale mówi się, że tak jak można wejść w depresję w ułamku sekundy, tak samo można z niej wyjść. Czyli to uświadomienie będzie właśnie tym, będzie właśnie tym efektem, który pozwoli na to, żebyśmy my z tej depresji wyszli, bo powiemy sobie, źle szłam, nie w tą stronę, to ja po prostu muszę podjąć inną decyzję, to muszę mocniej postawić granicę, albo muszę być bardziej konsekwentna, żeby tą granicę utrzymać. I to które nas wzmacnia, bo to jest taki powrót energii, to jest takie odzyskanie własnej mocy, to jest to, co pozwala powiedzieć, dobra, od dziś robię inaczej. I najczęściej te efekty przychodzą. Ale właśnie, kiedy ja sobie uświadamiam, że jestem jednym wielkim przekroczeniem, prawda, i że, nie wiem, jestem w roli ofiary, albo generalnie ja w ogóle nie stawiam granic, z różnych powodów, bo to niestawianie granic też ma źródła i w przemocy, prawda, i w poczuciu winy, i w poczuciu miłości. Jakby te granice mają swoje treści, więc jakby jeżeli
uświadamiam z tym terytorium, to co ja robię dalej? Ja nie umiem stawiać granic na przykład. Tu też osoby piszą, ja nie umiem stawiać granic w ogóle. Ja się uczę stawiać granic i nie umiem stawiać granic. Więc jak mam uleczyć objaw, skoro ja nie potrafię tego zrobić, nie? Jakby nie zrobię tego w sesji. Znaczy pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że się w ogóle ma ten konflikt, więc gratuluję. I ja zawsze mówię, kiedy uświadomisz sobie, że masz jakiś konflikt, to wypij za to lampkę wina albo iść na spacer, uświętuj to, bo dopiero od tego momentu możesz zacząć świadomą pracę nad zmianą. Więc ktoś dochodzi do punktu, nie umiem stawiać granic, więc następnym krokiem jest, jak stawiać granice. I wtedy pytanie, co to jest terytorium? Gdzie jest moje terytorium? Wiesz, to trochę to się wiąże później z takimi pytaniami typu, kim jestem? Ale to już są konflikty tożsamości. My mamy w biologii powiedziane, że około 70% konfliktów w naszym życiu to są konflikty terytorialne, a reszta to są konflikty tożsamości. Cała reszta to są pochodne tego, więc i tak zawsze będziemy sprowadzać to do tego podstawowego mianownika. Ale żeby właśnie... granicach i o tym, kim jestem, tak? O granicach i o tym, kim jestem. Czyli o taki Bo też jak pochodzisz z rodu, gdzie tak naprawdę nie wiesz, kto jest swoim ojcem, gdzie masz podejrzenie, że ojcem jest ktoś inny, no to jak budować własną tożsamość? Znowu to jest biologia. Albo jeśli masz narzucone od początku, kim masz być, dziecko nie ma prawa do poszukiwań własnej tożsamości i to jest taka przybrana tożsamość, no to też tak na właściwie, no właśnie. Jeszcze ja będę robić webinar, ja planuję go bardzo niedługo, żeby zrobić właśnie webinar pod tytułem tożsamość w świetle biologii totalnej, czyli właśnie jak dochodzi do tych konfliktów budowania tożsamości, ale też oczywiście w jaki sposób budować tożsamość dzisiaj, kiedy jesteśmy dorośli, często już może nawet powiemy starzy, a jeszcze nadal właśnie mamy ten problem. Nigdy nie jest za późno na to, żeby zbudować własną tożsamość albo świadomość, kim jestem. To jest okej. Zrobić to w momencie, kiedy się jest na to gotowym. Więc można to zrobić, tylko że zobacz, jeżeli na przykład ktoś z dziada, pradziada oczekuje, że jego wnuk również będzie szewcem, lekarzem albo adwokatem, bo tak robili wszyscy ojcowie w naszej rodzinie, no to to dziecko po prostu już na starcie jest ustawione gdzieś w programie, że ono ma spełniać funkcję. To jest okropne, kiedy my rodzimy dzieci z jakimś oczekiwaniem, że one będą spełniać pewne funkcje. Potem my przechodzimy na świat i już jakby z definicji jesteśmy ustawieni na pewnej scenie, gdzie jak aktor mamy tą rolę odgrywać. I potem idzie ta kobieta, jest tą księgową, ona nienawidzi tych cyferek, ona chciała malować albo jeździć na koniach, a ona po prostu robi te cyferki, bo po prostu jest w to wdrożona, ten ojciec jej kazał te słupki liczyć, no to robi to 20 lat. I dopiero ocknie się i powie, czemu ja to robię? Aha, dlatego, że w moim rodzie nie zgadzało się, dlatego, że było źle podzielony majątek, źle podzielone gospodarstwo, ziemia, ktoś dostał więcej, ktoś mniej, było nierówno, nie zgodziło się co do grosza, ktoś kogoś oszukał w spadku, więc ona teraz siedzi i liczy po prostu codziennie, musi jej się zgodzić co do grosza i to nieważne, że to są dokumenty innych firm. Ona w swojej głowie, w podświadomości rozwiązuje konflikt rodu. A robi to właśnie w taki sposób. I zobacz, można teraz ten konflikt odpracować na dwa sposoby. To jest bardzo ciekawe, bo można po prostu całym życiem właśnie tą swoją pracą zawodową robić to fizycznie, po prostu rozwiązywać konflikt za swój ród, aż po prostu, przepraszam, do śmierci i to też będzie przepracowany konflikt. Ale można zrobić to inaczej i ja proponuję inne rozwiązanie właśnie z pomocą biologii totalnej, czyli w którymś momencie, kiedy ja czuję, że mi to doskwiera, bo już nie mogę tej pracy wykonywać, już sorry, żygam tym po prostu, to ja wtedy idę po ten rozum do głowy, po to uświadomienie, dlaczego ja to robię? Aha, bo w moim rodzie dziadek z babcią źle podzielili spadek, jeden dostał więcej, jeden mniej i się nie zgodziło. A ja jestem z tej linii po matce czy po ojcu, którzy dostali mniej i było cierpienie, bo było im ciężko, brakowało. Więc ja teraz będę robić wszystko, żeby nie brakowało, żeby się zgadzało w cyferkach. Okej, czy ja mam to robić dalej 20 lat zawodowo? Nie. Ja mam uwolnić emocje związane z cierpieniem, które płynęło stamtąd. I wtedy kłaniam się swoim przodkom, mówię, okej, z jakichś powodów to było podzielone krzywo, nierówno i niesprawiedliwie, ale puszczam was wolno, zostawiam to. Może list uwalniający, ja często proponuję taką technikę właśnie, napisania listu uwalniającego. Jak ktoś chce taki wzór listu, to może do mnie napisać maila i moja asystentka, ukochana Monika, ona zawsze każdemu wysyła taki wzór, a na Facebooku czy na Instagramie są wklejone po prostu te listy, więc można sobie to znaleźć i po prostu napisać. Ja Koszałek Opałek, piszę swoje imię, nazwisko właśnie, tu świadomie i dobrowolnie decyduję, że ta historia przestaje być dłużej moim udziałem. Urodziłam się po to, żeby być wolna i szczęśliwa.
Wiem, że babcia czy prababcia były zesłane na Syberię, wiem, że ojciec pił, wiem, że to, że tamto, ale teraz ja dzisiaj jestem wolna. Ja po prostu urodziłam się po to, żeby zrealizować swoją misję, żeby właśnie wyjść z programów, które były mi nałożone, a tu zbudować własną tożsamość i realizować swoje pasje. To po to my się tutaj rodzimy, bo tylko wtedy możemy zmienić świat. Jeśli jesteśmy w programie i robimy coś na presji, to wiadomo, że to nie wychodzi. To pewnie potwierdzisz. Magda pyta z gabinetu Nabukowców, witam serdecznie, czy konflikt rodu można rozumieć w kategoriach traumy pewnie transgeneracyjnej, o to ci chodziło. Tak, ja będę robiła takiego live'a, gdzie zestawię ze sobą właśnie konflikty w biologii totalnej z traumą, bo tak jak mówiłam, że w biologii totalnej nie operujemy pojęciem traumy, ale jak najbardziej tak i tego nas uczy psychogenealogia. I tutaj właśnie Ann Schutzenberger, niesamowite, ta kobieta odeszła, kiedy miała 101 czy 102 lata, całe życie zajmowała się psychogenealogią. Ja mówię, kto nas ma uczyć psychogenealogii, jak nie właśnie takie osoby? I ona napisała kilka książek, wypuściła tysiące studentów, kiedy właśnie pokazuje, że te konflikty zstępują z rodu właśnie w formie traumy. One nas w jakiś sposób zamrażają w tej traumie, zatrzymują nas gdzieś dalej. Czyli możemy my powiedzieć, że to uświadomienie poprzez dociekanie do tej przyczynowości choroby, poprzez odszukiwanie tego konfliktu programującego, jest właśnie tym, co tą traumę rozmraża, tym, co właśnie pozwala temu konfliktowi się wydostać na światło dzienne. Świadomość to światło. Światło to świadomość, to jest jedno i to samo. Więc kiedy uświadamiamy sobie coś, to puszczamy snop światła tam, gdzie była ciemność, tam, gdzie był konflikt, tam, gdzie była choroba, trauma. I tu wiele osób pyta, uświadamiam sobie i co dalej, bo idąc twoim przykładem, ktoś miał w rodzie i sobie uświadomił, że to było w rodzie i że on jest tym kolejnym chomikiem, który w tym kołowrotku zasuwa na tę historię transgeneracyjną. Ale ja sobie to uświadamiam i ja, powiem brzydko, jestem w dupie. Bo, znaczy, z jednej strony mam światło, a z drugiej strony całe życie byłam zaprogramowana do tego. I moim zdaniem przychodzi moment, kiedy ty jakby masz pytanie, albo wracasz do tego, bo to znasz, bo to jest oswojone, czy to jest rola żony alkoholika, czy to jest rola bycia księgową w rodzinie, idziesz w to, bo to jest znane, albo musisz się skonfrontować z pustką, bo ty przez te lata, kiedy miałaś siebie budować, swoją tożsamość, tak, dodawać sobie pytania, no to ty byłaś w programie i wtedy zaczyna się pustka, pustka powoduje lęk, depresję, no co wtedy, czy ten strumień uświadomienia jakby potem jest dalej zaopiekowany, co się dzieje dalej? W momencie, kiedy sobie zdajemy z czegoś sprawę i jest to uświadomienie, to najczęściej towarzyszy temu taka fala emocji, która się uwalnia. To są bardzo często emocje, które są bardzo naturalne, bo to są właśnie te z przeszłości, które zostały zatrzymane, więc bardzo dobrze by było, gdyby one mogły się uwolnić do końca. Tylko tutaj niestety ludzie często jeszcze robią taki zabieg, że albo w przerażeniu, o Boże, co ja czuję, albo o nie, to nie ten moment, albo co się ze mną dzieje, czyli jakaś autokrytyka. Z różnych powodów potrafią to zablokować, zahamować i nie pozwolą temu wypłynąć. No a jeszcze później takiej kolejnej samoocenie towarzyszą kolejne myśli, więc jakby jeśli ten zabieg powstanie, to to niedobrze, bo jeszcze mamy więcej do uwolnienia. Dlatego ja zawsze mówię, ok, jak już czujesz, że napływa do ciebie i jest to uświadomienie, nie odwracaj uwagi gdzieś na zewnątrz, wejdź do środka w ten ból, pozwól właśnie temu wypłynąć, co ta mała dziewczynka naprawdę czuła, kiedy była krytykowana, co ta żona naprawdę czuła, kiedy była bita albo kiedy jej mąż był po prostu nieobecny, bo wycięty z powodu alkoholu, czy jakikolwiek przykład tutaj damy. Po prostu wejdź w te emocje i pozwól im wybrzmieć. Tak ostatnio właśnie przeczytałam, ktoś pisał, że toczą nas niedożyte emocje. Takie ładne stwierdzenie, niedożyte, czyli właśnie jakby nie przeżyte do końca, a już na pewno nieświadomie. I teraz w momencie, kiedy my to przeżyjemy, czemu często towarzyszy płacz, to jest bardzo naturalne, bo płacz jest związany ze smutkiem, a smutek jest emocją pierwotną, jedną z tych pięciu, o których rozmawiamy, więc to jest po prostu taki sposób, w jaki wyposażyła nas matka natura do tego, żeby żegnać to wszystko, co odchodzi. No to właśnie wypłacz to, pożegnaj to wszystko, co odeszło, choć tu oczywiście trzeba powiedzieć, są osoby, które zareagują śmiechem, są osoby, które mogą zareagować zupełnie inaczej, to też jest okej. Jakkolwiek reakcja wyjdzie, to jest naturalne, ale pozwólmy jej trwać do końca i potem zaobserwujmy, kim jestem bez tego. Kim jestem bez tej historii. Tutaj wspaniała Katie Byron, nie wiem, czy znasz tą terapeutkę amerykańską, uwielbiam Byron Katie. Ona, tak, jej praca, The Work, tak się to nazywa,
To jest taki system metody, którą ona stworzyła i ona poprzez krótkie pytania, które sobie powtarzasz, właśnie też jest w stanie odkodować to, co się działo. I jedno z tych pytań, kim byś była bez tej historii? I to jest ten początek, gdzie ludzie właśnie uwolniwszy coś już z przeszłości, stają w miejscu, w którym nie wiedzą, kim są. I to jest moment, w którym mogą nadać sobie tożsamość. To jest ten moment, gdzie mogę powiedzieć, okej, ja nie muszę być kolejną heterą w rodzie, tylko dlatego, że wszystkie moje kobiety w rodzie to były właśnie takie, wiesz, mocne babki. No one były mocne, bo musiały kiedyś wsiąść na traktory. Była ta pierwsza, nie wiem, w czasie II czy I wojny światowej, która straciła wszystkich mężczyzn, musiała sobie sama poradzić. To i taka była twarda, tak było. Ale ty dziś nie musisz. Ty możesz zdecydować o tym, że w swojej rodzinie prowadzisz życie inaczej. Może w twojej rodzinie nie było świąt. Też właśnie często przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, w moim domu nie było świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, nie świętowało się. A ty dzisiaj możesz powiedzieć, okej, ja właśnie zapoczątkowuję tą tradycję, ja właśnie tworzę ją. A może zmodyfikujesz tradycję, która była u ciebie, bo może u ciebie trzeba było zjeść 12 potraw i już po prostu wszystkim podchodziło pod tą, a ty powiesz sobie, to nie w tym rzecz, żeby było 12 potraw, to rzecz w tym, żeby siąść razem z rodziną, uśmiechnąć się, a niekoniecznie się przeżerać. Przejadać, żeby właśnie dochować tej tradycji. Może ja właśnie mogę to trochę zmienić, bo ja jestem sobą, bo nie chcę być jakąś nieudolną, kolejną kopią tego, co się działo w mojej rodzinie. Chcę żyć świadomie i sama zarządzać swoim życiem, kreować i działać z poziomu mocy. To ja tak trochę to rozumiem, że to jest tak, że często jest tak, że ta metoda, jak mówisz, czasem 5 spotkań, która może wzbudzać sceptycyzm, prawda? U nas terapeutów mówi, kurczę, 5 spotkań to w terapii krótkoterminowej 12, nie? Jednak żeby przepracować jakiś, że te 5 spotkań, że to ma służyć... Ale poczekaj, zatrzymam cię, ale ty pracujesz nad człowiekiem, gdzie dochodzisz do jego głębokiej historii i potrzebujesz ją obejrzeć, musisz mieć ten czas na to, nie da się tego zrobić w godzinę. A jeszcze dajesz człowiekowi w międzyczasie czas na refleksję i na to, żeby on jeszcze przyniósł jakiś materiał do ciebie. A tutaj ja, jak pracuję z ciałem i dotrę właśnie do tego, co się wydarzyło w jego osobistej historii czasu, czy w okresie plan-cel, tutaj my mamy jeszcze takie pojęcie, które obejmuje taki czas w naszym życiu, który jeszcze jest przed okresu poczęcia, poczęcie, okres ciąży, narodziny i pierwszy rok życia. 30 miesięcy w sumie bierzemy pod uwagę i to jest bardzo ważny czas, w którym jeśli cokolwiek nas naznaczyło, to potem już ciągniemy tą historię przez całe życie, więc jeszcze tu należy obejrzeć pod kątem tego, co ktoś przynosi jako swoją chorobę. Czyli jeżeli przychodzi z migreną, to ja nie oglądam wszystkich historii, które się wydarzyły w okresie plan-cel. To ja nie patrzę, dlaczego ktoś ma problemy z przeprowadzkami, tylko oglądam pod tym jednym kątem. Jak powie mi, że ma problem z przeprowadzką, bo ciągle traci dom i bez przerwy szuka swojego miejsca, to ja wtedy w okresie plan-cel poszukam czegoś innego. Ale to nie jest tak, że ja oglądam wszystko, dlatego właśnie mogę to zrobić krócej. Oglądam plan cel i oczywiście później mogę sięgnąć do rodziny, czyli do drzewa genealogicznego i jeszcze połączyć te wszystkie rzeczy ze sobą. I ja naprawdę nie potrzebuję zrobić więcej w tym jednym, bo człowiek zaczyna rozumieć, kim jest. Łączy kropki. To jest ta metoda skojarzeń, gdzie po prostu zaczyna kojarzyć fakty, że aha, to co tam się wydarzyło, wpływa na mnie dziś. No nie, już nie musi, bo poprzez uświadomienie my ucinamy tą historię, pozwalamy przeszłości odejść, pozwalamy, żeby ten bagaż został gdzieś za nami, nie ciągniemy tego za sobą gdzieś w przyszłość. Magda, a jak przychodzi do ciebie osoba, która została zdradzona na przykład, ma złamane serce, to co, tak. To co z taką osobą? Jej symptomem jest złamane serce i zdrada, nie? Tak. I teraz wiesz, no, w takiej klasycznej metodzie pracy z emocjami to się pochylamy nad tym, co czuję, bo też umówmy się, ty już tutaj pokazujesz, że to byłby ten kierunek, gdzie ktoś ma złamane serce, czyli to boli w ogóle, ale na przykład ktoś inny może po prostu może po nim spłynąć. Jest na przykład tak zaimpregnowany na straty, że już po prostu na to nie zareaguje w ten sam sposób, ale no powiedzmy, mamy tego ze złamanym sercem. Pochylamy się nad emocjami, co czuję, ale też sprawdzamy program. A więc znowu, tak na skróty, kiedy był pierwszy raz, kiedy poczułeś tą emocję, właśnie to, co czujesz dziś i to, co opisujesz, czyli właśnie złamane serce, poczucie bycia może oszukanym, ja wymyślam teraz, prawda, bo każdy powie i co innego, ale właśnie to poczucie bycia odrzuconym, to poczucie, że jestem gorsza, bo ktoś się okazał być lepszy, gorsza, gorszy, to właśnie cokolwiek ktoś tutaj właśnie rozpakuje i powie, że w emocjach ma to, szukamy, kiedy po raz pierwszy to czułeś. I może się okazać, że to nie jest pierwsza zdrada, tylko były już zdrady w jego życiu i teraz znowu, to nie musi być zdrada w związku, to może być zdrada przyjaciółki w podstawówce. Ja pamiętam taką zdradę, kiedy
przyjaźniłam się ze swoją przyjaciółką, taką na amen, po prostu mieszkałyśmy w jednym bloku, w dwóch klatkach, codziennie, jak zawsze dwa tornistry po szkole były albo w jednym domu, albo w drugim, dopiero wieczorem któraś mama wracała i mówiła, no to już wracaj do siebie, nie? I tak było do ósmej klasy podstawówki i nagle jest wycieczka klasowa i ja wsiadam do autokaru i ja po prostu wiem, że ja z nią usiądę, bo to jest po prostu oczywiste i okazuje się, że ona siadła z inną koleżanką. I nigdy mi nie przyszło do głowy w ogóle, że one mogą razem się skumać, coś tu. Słuchaj, teraz dzisiaj z poziomu dorosłej Magdy, to ja to rozumiem, że to był koniec ósmej klasy, one się gdzieś jakoś zgadały razem, że idą razem do liceum ekonomicznego, a ja miałam iść do liceum z klasą biologiczną oczywiście, więc jakby jej było bliżej tam i to jest okej, tylko wiesz, nie umówiła się, nie powiedziała, nie wiem, nie uzgodniłyśmy tego. Na tamten moment ja się poczułam totalnie zdradzona, w dodatku musiałam usiąść w autokarze z najgorszym uczniem w klasie, więc straszne uczucie, rozumiesz, jak się ma 15 czy tam 14 lat. I to było to uczucie zdrady. I teraz, jeżeli ktoś sobie z tym nie poradzi, jeżeli to nie będzie uwolnione, to może stać się kanwą do przyszłych zdrad w przyszłości, które później naprawdę mogą być bardzo poważnymi zdradami. Jakby nie deprecjonuje wartości konfliktu dziecka, które jest zdradzone w ten sposób, ale umówmy się, z poziomu dorosłego wiemy, że to mały kaliber. Natomiast my możemy jeszcze oczywiście sięgnąć później gdzieś wstecz i zobaczyć, czy w rodzinie nie było zdrad, a jeśli były, to jakie? Czy to były zdrady właśnie w relacjach między mężczyzną a kobietą? Ktoś zrobił skok w bok? Czy to były jakieś zdrady na tle politycznym? Zdrady państwowe, międzypaństwowe? Wiesz, znowu, trudne historie, ale my jesteśmy ich udziałowcami i możliwe, że to jest po prostu coś, co dotyczy któregoś z nas. I wszystkich zdrad szukamy. Tak, czy my szukamy zdrad, czy my szukamy tego, co ta zdrada jakby striggerowała, tak? Czyli zdrada na przykład u tej osoby striggerowała to, że ja nie zasługuję, ja, nie? Jakby ja na miłość nie zasługuję, ja jestem gorsza. Ale to na początku, czyli Gosia, znowu, jak ktoś przychodzi do ciebie, to najpierw patrzysz, co mu to zrobiło, okej, byłeś zdradzony, co ci to robi? I wtedy on ci opowie, właśnie, ja nie zasługuję na miłość, ja jestem gorsza, albo za duża jestem, tamta jest mniejsza, albo ma większy biust, albo nie wiem, dłuższe nogi, coś ma innego. Młodsza. Tak, właśnie, młodsza, świetny przykład. I właśnie jesteśmy wtedy w tym, co to komuś zrobiło i to masz cały czas na względzie. Ty to z tyłu sobie głowy zapisujesz i pamiętasz o tym, ale idziesz w szukanie nie tych emocji, bo to można po prostu rzeczywiście spędzić cały rok nad tym i rozważać, że no, ta prababcia też się tak czuła, no też, no ale no, ile można? Ja na przykład nie daję rady, więc ja właśnie mówię, tu mam bardzo na względzie emocje danej osoby, ale idę w konkrety, czyli szukam po prostu tych punktów zapalnych, tak zwanych piorunów, czyli tych konfliktów wywołujących, aż w końcu znajdę ten pierwszy programujący, od którego wszystko się zaczęło. Tak, bo to właśnie babcia w czasie wojny poszła z Niemcem, nie? O, no to już jest kaliber. Nie dość, że zdradziła dziadka, to jeszcze inna nacja, a jeszcze w czasie wojny, czyli jeszcze mamy wroga, no to już jest duży ciężar. I potem właśnie to się gdzieś może przesuwać po rodzie, po kolejnych pokoleniach gdzieś, dając te emocje, o których mówisz, bo nie wiesz, co czuła ta prababcia, może właśnie tamta. Jak to w rodzie, jak ta zdrada w tym rodzie rodzi inne zdrady, nie? No bo to, że jakby zdrada na przykład, bo u mnie w rodzie, to tutaj wiedzą wszyscy, zdrada tam pradziadka spowodowała gniew kobiet, taką gniew i jakby kastrowanie mężczyzn, nie? To jest bardzo dominujące w moim rodzie i to nie szło zdrada, szło to kastrowanie, to poczucie takie dla mężczyzn, że jest gorszy tak naprawdę. I to było coś, z czym ja się zmierzałam na swoim genogramie na przykład. Ale jak ta zdrada, jestem ciekawa, jak ta zdrada wywołuje inne zdrady, nie? Że jakby babcia została zdradzona, czy tam prababcia i ty też tak naprawdę tak tworzysz swoje środowisko, że jesteś zdradzana. To jest fascynujące. Ja to rozumiem z psychologicznego punktu widzenia i mogę sobie fantazjować, prawda? Że te poczucie gorszości tam jest gdzieś, albo ty prowokujesz to, prowokujesz swoje to, żeby tę klątwę międzypokoleniową realizować. Bo to tak możemy mówić systemowo, klątwa międzypokoleniowa. Mogą też pójść w klątwę, nie musiały, bo to nie musi być program klątwy, ale może i czasem się właśnie gdzieś tak zawiązuje. No tak, no właśnie to, tak jest. Z jednej strony to jest fascynujące, z drugiej strony to jest też, ja bym powiedziała, z takiego ujęcia mechanicystycznego, po prostu pewna mechanika. Idzie. Tak, i właśnie
Bo też na przykład ktoś tutaj zadaje takie pytanie, zobacz, a to mogło być 19 pokoleń wcześniej i co wtedy? A ja powiem cały czas to samo, to jest po prostu cały czas ten mechanizm, należy dotrzeć do tego, co ty uznasz za pierwsze, bo tak naprawdę, jeżeli powiedzmy, ja mówię, że dotarłam do konfliktu programującego, to pytanie, a to naprawdę był pierwszy konflikt, który zapoczątkował? Czy to, że ja nie mam informacji z 5, 7 czy 10 pokolenia wstecz, oznacza, że to, ten był pierwszy? Nie, na pewno, ja mam w głowie, na pewno były wcześniej też te historie, bo one się dzieją po prostu przez wszystkie dzieje naszego życia, ale w ten sposób my moglibyśmy dotrzeć do Adama i Ewy, to po prostu można się umordować w tej pracy. Więc ja nie jestem za szukaniem aż tak daleko. Zatem pierwszy, czyli to, co ja nazwę konfliktem programującym, ja uznam ten konflikt, który zwalnia program, czyli ten, który sprawia, że aha, wszyscy rozumiemy, o co chodziło i nikt już nigdy więcej tego nie powieli. Właśnie nie pójdzie to kaskadą, tak jak opowiadasz. To wtedy ja będę wiedziała, że dotarłam do pierwszego. I teraz te pytania, a co jeśli nie dotrzemy, to są pytania z głowy. To są pytania, które podrzuca umysł i ja chcę powiedzieć, odsuńcie te pytania na bok. Naprawdę, jak ktoś ma tą intencję i czuje, to po prostu to się będzie działo samo. Możesz dać też intencję, nawet jeśli jest coś jeszcze, o czym nie wiem, co jeszcze do mnie nie dotarło jako informacja, to ja daję intencję, że włączam to w swoją pracę i to również puszczam. Puszczam ze swojego ciała, puszczam z emocji, puszczam ze swojego DNA. Zmieniam zapisy właśnie w swoim DNA, dlatego że właśnie uświadamiam sobie, że to, co się dzisiaj tutaj dzieje, było programem, że ja działałam w sposób bezwolny, że to nie jest coś, co ja wybrałam, żeby w ten sposób działać, tylko mną rządzi. A więc ja dzisiaj decyduję, że odzyskuję swoją sprawczość, odzyskuję swoją moc i uwalniam te programy. Dziękuję, to już było, urodziłam się po to, żeby być wolna i szczęśliwa. Czyli że ja mogę nawet nie znając tej historii powiedzieć sobie, tam coś było, ja tego nie wiem, ale tam coś było, tam jest jakaś historia, tam jest jakaś... Tak, ja czuję, że tam mogło być poronienie, a może nawet aborcja, ja czuję, że było jakieś dziecko w rodzie i okej, nie dotarłam do tej historii, ale uznanie w takim razie i mogę napisać list uznaniający, czy po prostu zapalić świeczkę, czy pójść na cmentarz z jakimś akcją rytualną, już jakby jeśli chodzi o technikę, jak to zrobić, to już każdy wybierze sobie sam. Ale właśnie po prostu powiedzieć, nawet jeśli nieznana jest mi historia tego dziecka, to ja uwalniam wszystkie dusze, wszystkie dzieci, które się nie mogły narodzić w tym rodzie, które się narodziły i zmarły z różnych powodów, z różnych przyczyn. Nie osądzam, nie oceniam. Nie ma ofiar, nie ma sędziów, nie ma katów. Po prostu uznaję tą historię, ale też ją uwalniam i zostawiam ją z moimi przodkami, zostawiam ją przy nich. To są ich sprawy, to są ich powody, dla których tak się wydarzyło. Też uznaję, że żyli w takich czasach, a nie innych, więc być może cała taka energia czy pole informacyjne na dany moment było takie, że nie dało się zrobić inaczej, więc nie nam osądzać te czasy, bo my, Gusia, nie wiemy, jak byśmy się zachowały. My dzisiaj możemy sobie, wiesz, poziomu najedzonej kobiety, wiesz, ja tutaj rano już przyjąłam swoje komórki macierzyste, dzień dobry, suplement, diety, wszystko fajnie. Ja mogę mówić, że no ja w czasie II wojny światowej to bym się zachowała tak czy tak. Nie wiem tego. Prawda jest taka, gdyby mnie wrzucili w tamtą historię, ja po prostu nie mam pojęcia, jak mi zareagowała. I nie wiemy, z czym ta babka była, nie? Jakie miała zasoby, co dostała. Ja ostatnio, słuchajcie, byłam z moim synem Mikołajem na kontroli przy złamanym palcu, to tam zawody karate. Mikołaj zdobył pierwsze miejsce w zawodach i wspaniale, puchar, złoty medal i super. No ale przypłacił to właśnie jakaś jedna kostka tam w dłoni nie wytrzymała. Siedzimy na korytarzu z jakąś kobietą, której z kolei nie wytrzymała kostka w nodze, więc też musiała zrobić kontrolę i opowiada, że rozmawiała ostatnio ze swoim ojcem, który... coś wyszło a propos, że zabrakło papieru toaletowego, mówi, kurde, nie mam papieru toaletowego, a on mówi, i ty robisz z tego problem? Jak ja byłem mały, to mi babka tyłek wycierała słomą, wiesz, chodziła za stodołę, zrywała taką garść siana i żebyśmy z tymi brudnymi tyłkami nie chodzili, to nam tyłki właśnie tak wycierała. Ja mam takie serio, można mieć jeszcze takie wspomnienia. Właśnie mówię, co my wiemy dzisiaj o tych naszych przodkach? My możemy dotrzeć do jakiegoś kawałka, jakiegoś mikrokawałka ich historii i dowiedzieć się, że tak, była zdrada, albo że był alkoholizm, albo że ktoś źle podzielił majątek, czy zbankrutował, nie wiem, rozróbę zrobił w karczmie. My docieramy do takich historii. Ale co my wiemy o backgroundzie takiego dziadka, czy takiej babci? Co my wiemy o tym, w czym oni byli wychowywani? Co nimi dyktowało? Jakie były wartości? Kto zmienił religię, to wyznanie? Ile takich konfliktów jeszcze tutaj mamy nałożonych na to? To naprawdę jest bardzo, bardzo szerokie. My po prostu mało wiemy, dlatego nie nam oceniać, nie nam osądzać. Nie nam też właśnie
przywiązywać uwagę do tych historii, tylko po prostu powiedzieć, okej, było, puszczam to, co we mnie zostało dzisiaj, że ja jeszcze właśnie mam do uwolnienia, bo to mnie triggeruje, bo to wpływa na moje ciało, a więc cokolwiek we mnie zostało, to jest po mojej stronie, żebym ja to puściła. Ja myślę, że to jest piękna puenta naszej rozmowy o tym, że jesteś wolna tak naprawdę. To co mówicie często i w kodzie emocji, też czasami w radykalnym wybaczaniu też to słyszałam, bo to też dużo jest, to też czerpią chyba, prawda? Zresztą zadam ci ostatnie pytanie, bo ono tu padało właśnie, jakie ma znaczenie wybaczanie w tym całym procesie? Czy też to jest uwaga tu skierowana na wybaczanie? I komu? Wybaczanie będzie taką naturalną konsekwencją tego procesu. Ono przychodzi automatycznie, samo istnie, w sposób bardzo naturalny. W momencie, kiedy sobie coś uświadamiamy, zwalniamy z odpowiedzialności siebie za przodków, ale ich zwalniamy z poczucia winy, w ogóle odwiązujemy się od tych emocji i to wybaczenie samo płynie. Ja nie jestem zwolenniczką takiego wybaczania na siłę pod tytułem dobra, siedzę i przepisuję formularze, bo wybaczam, bo dzisiaj czuję, jaka jestem wspaniała, ale to jest ego, to jest zabawa ego. Dzisiaj jestem wspaniała, że tak wybaczyłam pięknie komuś, ale tak naprawdę stawiam się w funkcji wyższości w stosunku do tej drugiej osoby, bo to oto ja tobie wybaczam. Nie, to w ogóle nie tędy droga. I jutro budzisz się i znowu masz do wybaczenia. I jakby to nie działa moim zdaniem. Natomiast rzeczywiście, jeśli pracujemy nad sobą gdzieś, nad tym głębokim zrozumieniem, nad wzięciem odpowiedzialności za siebie, za swój stan, to wybaczenie płynie naturalnie. Po prostu patrzysz na drugą osobę i rozumiesz, że ona ma też swoją historię i jak jej nie wybaczyć. Wiesz, to jest po prostu o miłości. Ja myślę, że wszystko, co tutaj zrobiłyśmy, o czym tutaj rozmawiamy, to jest miłość, tylko w różnych formach, czasem zaklęta, czasem ukryta, czasem właśnie chowa się, ale ona tam się pcha do uwolnienia. Pod tym wszystkim moim zdaniem kryje się czysta miłość. To jest bardzo piękne, bo też na kodach bardzo dużo Darek i Marta mówią, że tak naprawdę to jest o miłości i też to, co jest piękne, z czym wam się z wami podzielę, że ludzie, którzy wychodzą na środek i opowiadają swoją historię, o swoim bólu, o swoim objawie, to też oni bardzo często tam trenerzy mówią, dziękujemy ci, bo z miłości do nas wszystkich powiedziałeś swoją historię i wyszedłeś to na środek, bo przecież kiedy my mówimy o tym naszych historiach, to leczymy w jakimś sensie te inne historie, które się uruchamiają, nie? I to też jest z miłości do innych, nie? Z miłości do was. Jak najbardziej, bo przez to, że ty opowiesz swoją historię, ja sobie coś uświadomię. Przez to, że ja coś opowiem, ktoś sobie coś uświadomi. To jest ogólnie coś, co się dzieje, rozwija się po spirali. Wszyscy sobie coś uświadamiamy i po prostu stajemy się lepszym społeczeństwem. Także fajnie, że ta miłość wygrywa. Wysoka wibracja, więc będzie się wciskać, nie? Będzie się wciskać. Z miłości do was zaprosiłam Magdę i z miłości do siebie. I te zostańmy z tym poczuciem właśnie jakichś naszych uświadomień, bo widzę, że sami piszecie i też ktoś pięknie tu napisał, poczułam dziś znów nadzieję. To takie piękne słowo, prawda? Nadzieja płynie zaraz po uświadomieniu i zaraz po tym poczuciu, że jestem wolna tak naprawdę, bo jesteśmy wszyscy wolni. Dziękuję ci, Magda, z całego serca. Wrócę do ciebie z prośbą o pogłębianie jakieś tematyczne, ale to już się umówimy my we dwie. Zapraszam was na stronę Magdy, na webinarze. Mnie też na pewno tam znajdziecie, bo ja już zaraz tu będę sobie grzebać w Magdzie. A ja zawsze żegnam się ze swoimi followersami, ze swoimi wszystkimi słuchaczami, z miłością i światłem, Gosia. Jeśli mogę, to właśnie to zdjęcie, które poszło. O, pięknie. Dziękuję. Cieszę się ogromnie. Miejcie piękny dzień dzisiaj. Pięknie się zaczął. Dziękuję ci bardzo, dziękuję wam też i do zobaczenia jutro. Cześć Magda. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Teraz włączę ten ostatni, bo to teraz muszę to ładnie zrobić i uda mi się to zrobić z miłością dla was, żeby włączyć tą naszą końcówkę. O, jest, dobra, uwaga, będzie.